Mam nadzieję, że zaraz się to wszystko uruchomi. Przy okazji dam szansę na rozruch osobom, które jeszcze gdzieś tutaj się logują. Widzę, że spora taka grupka, mimo tego, że gdzieś tam mecz w tle jest. Dobra. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Sprawdzę sobie tylko ustawienia, bo jestem troszkę zszy. O, jest, czyli kamera działa. Jest, słuchajcie, no to było z kategorii nerwowo. Witam Was serdecznie. Powinniście już mnie widzieć. Ja mam na imię Teresa. I o dziwo, uwaga, nawet mam Teresa 1 przy panelu prezentera, co jest nietypowe, ponieważ Teresa to dość niepopularne imię obecnie, ale witam serdecznie Teresę, która jest tam wśród słuchaczy, bo to znaczy, że była wcześniej niż ja tutaj logując się. Cieszę się, że widzicie, cieszę się, że sytuacja opanowana, bo to zawsze, zawsze ciut nerwowo, jak takie rzeczy się dzieją. Jak już powiedziałam, mam na imię Teresa, na nazwisko Smoleń. Jestem trenerem również w programie Zaprogramuj Przyszłość. I podejrzewam, że z większością widzę się po raz pierwszy. Natomiast wprowadziłam już dla Waszego NUTS-u jeden webinar, więc być może ktoś był już obecnie. Jeśli tak, to mam nadzieję, że się ujawni. Mam nadzieję, że również dzisiaj miło spędzi razem ze mną czas. Moi drodzy, na początek taka chwila orientacyjna, kilka spraw organizacyjnych, jak dzisiaj sobie z tym webinarem poradzić. Po pierwsze, chciałam zapytać, czy nie będziecie mieli Państwo w sumie jeszcze nic przeciwko, jeśli będę do Was przez cały czas webinaru zwracać się bezpośrednio na Ty. Znacznie ułatwia mi to komunikację, a będzie parę takich sytuacji, w których myślę, że i Wam będzie zdecydowanie milej. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, drogie Panie i drodzy Panowie, jeśli dobrze widziałam, to będę zwracała się do Was bezpośrednio na Ty, bądź po imieniu, w zależności od tego, co się będzie działo, gdyż myślę, że będzie nam tak po prostu wygodniej. Witam serdecznie Pana, Pana Jarka. Jarku, gdybym sfeminizowała troszkę komunikację, to mnie pilnuj, bo sam pewnie doskonale wiesz, że w tej profesji sporo pań tutaj i zdecydowanie w programie wskaźnik pań jest znacznie wyższy i czasami w pośpiechu po prostu pewne rzeczy mogą się pojawić. Słuchajcie, no to myślę, że powoli możemy zaczynać. Jak przygotować się do tego, żeby jak najwięcej z tego webinaru wyciągnąć? Przede wszystkim zachęcam Was do tego, żebyście złapali tablety, ponieważ część rzeczy, które będziemy dzisiaj robić, będzie możliwość zapisać sobie na tablecie w postaci gotowych projektów, które wykorzystacie sobie później w pracy. No już nie powiem Wam, że wykorzystacie je, kiedy przyjdziecie w poniedziałek do szkoły, no bo zakładam, że do niej nie przyjdziecie. Niemniej jednak będzie to taki pozytywny start do tego, żeby mieć jakieś pomysły do ruszenia we wrześniu. No i przede wszystkim, że na bazie tych projektów, które będziemy wykonywać, troszkę sobie podziałać już w domu, kiedy będziecie pracowali sobie i testowali te różne rozwiązania. Ja dzisiaj będę starała się, żeby ten webinar był maksymalnie praktyczny, dlatego zachęcam do tego, żebyście praktycznie w trakcie działania uruchamiali sobie aplikację razem ze mną, ponieważ przegryzienie się przez pewne rzeczy będzie zdecydowanie dla Was później prostsze. Na pewno pomoże także otwarcie, jeśli działacie na komputerach. Jeśli działacie na komputerach, to na pewno pomoże otwarcie sobie takiego edytora tekstu, w którym zapiszecie sobie bezpośrednio linki do materiałów, które będę podsyłała, do stron. Te materiały będą się ujawniały na czacie i będzie można je sobie zapisać. Do osób, które działają na tabletach bądź na Androidach, na telefonach, oczywiście macie możliwość też zapisania sobie linków wtedy w formie zakładek na stronie, którą sobie po prostu bezpośrednio z aktywnego linku otworzycie. I myślę, że pomoże Wam to później odnaleźć się w działaniu.
Natomiast wbrew pozorom linków bardzo dużo nie będzie, więc już później o odnalezienie tego nie powinno stawać kłopotu. Gdyby ktoś się zagubił, to proszę, żeby też na czacie dawać mi znać, że potrzebujecie, żeby coś powtórzyć, żeby jeszcze coś dograć, wyjaśnić, bo zależy mi, żebyście wyszli dzisiaj z takim poczuciem, że dostaliście komplet informacji na temat, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Moi drodzy, na pewno ułatwi mi zaplanowanie tych najbliższych 4 godzin. Zaraz powiem też technicznie, jak to będzie wyglądało. Jeśli podacie mi informacje na temat tego, czy jest to Wasz pierwszy webinar i przede wszystkim, jeśli podacie, czy jest to Wasz pierwszy webinar, ewentualnie jeśli kolejny, to czy byliście na pierwszym webinarze z robotu? Ok, czyli wiemy, że będziemy sobie pewne rzeczy zaczynali od podstaw, dobra. A gdybyście mogli mi jeszcze dać znać, na jakich aplikacjach do tej pory pracowaliście, pracując z dziećmi, z robotami? Co udało się już przegryźć? Ok, czyli głównie go. A jak pięknie na czacie wygląda go, 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 go. Tak jakbyśmy zagrzewali do walki naszych. Super. Czyli go mamy w małym palcu, a przez resztę będziemy się dzisiaj przegryzać, odkrywając też tajemniki tych pudełek, które sobie tam działają i leżą pewnie gdzieś w szkole. Super, okej, okay. To znaczy, że już mam taką orientacyjną bazę do podziałania dzisiaj z Wami. Myślę, że sporo z tego się uda wyciągnąć. Na wstępie chciałam powiedzieć, że zaplanowałam ten webinar w taki sposób, że średnio co godzinkę, godzinę 15, w zależności od bloku, który będziemy realizować, będzie taka 15-minutowa przerwa, żebyście mogli sobie zrobić herbatę, kawę, żeby przeprostować kości, czy jakkolwiek się zrelaksować. Niemniej jednak dobra wiadomość jest taka, że Wy mnie widzicie na okrągło, a ja Was nie widzę, mogę Was tylko czytać, więc co byście tam w zasadzie nie robili, to pełna dowolność, możecie spacerować po mieszkaniu. Ale te dwie przerwy to są takie dwie przerwy techniczne, które pozwalają też troszkę pozbierać myśli. Na samym końcu webinaru będzie czas na pytania, więc jeżeli będziecie mieli potrzebę dowiedzenia się jeszcze czegoś, coś będzie wymagało doprecyzowania, bądź z tematu czy możesz na tablecie i na stacjonarnym komputerze? No możesz, tylko pytanie, czy potrzebujesz się łączyć podwójnie. Jak się połączysz przez komputer, to wtedy tablet będziesz miała do działania. Słuchajcie, na końcu będzie taki czas na pytania. Na końcu będzie taki czas na pytania, więc jeśli będziecie mieli pytania zarówno związane z tematyką robotów, jak i tematyką związaną z na przykład z kodowaniem offline, może z jakimiś pomysłami, gdzie czegoś poszukać, to w miarę możliwości będę służyła pomocą, tak żeby coś doprecyzować. Natomiast powolutku będziemy zaczynali w takim razie działać. Ja, żeby tak troszkę już powolutku Wam zabawowo wkręcić Was powoli w działanie. Przygotowałam dla Was zagadkę. Ja nie ukrywam, że kiedy przygotowuję się do webinaru, to zawsze naokoło siebie mam takie całe centrum dowodzenia, bo każda rzecz, na której dzisiaj będziemy pracować, w zasadzie musi być gdzieś na wyciągnięcie ręki, żebyście nie musieli tutaj figur w moim wykonaniu oglądać, więc mam nadzieję, że do wszystkiego dosięgnę. Gdyby były jakieś problemy takie techniczne, natury, coś źle słychać, coś się dzieje, to też sygnalizujcie na czacie. Ja tutaj jednym okiem będę dzielnie patrzeć, żeby Was wyposażyć we wszystkie informacje. Słuchajcie, to ponieważ ja wiem, że mam do czynienia z nucem Piotrkowskim, tak? Z nucem Piotrkowskim. Wcale nie tak odległy, to mam nadzieję, że
odgadniecie, skąd ja do was dzisiaj nadaję. Słuchajcie, na docie nagrałam zagadkę. Mam nadzieję, że ją dobrze usłyszycie. Puszczę ją dwa razy. Posłuchajcie, skąd dzisiaj do was nadajemy. Gotowi? Wytężamy słuch. Najpierw gołębisko. Czy wiesz już, jakie to noszą? Matko, jak tu szybciutko, pięknie. Lajkonik i gołębi sto, czy wiesz już, jakie to miasto? Lajkonik i gołębi sto, czy wiesz już, jakie to miasto? A, dokładnie. Słuchajcie, nadaję dzisiaj do was z Krakowa. Pogodą straszliwą, jaurą straszliwą tutaj w Krakowie. Tak, zdecydowanie pozdrowienia dla smoka. Dla smogu o dziwo, nie, bo to nie ta pora. Niemniej jednak smoka jak najbardziej mogę od was pozdrowić. No i dzisiaj właśnie między innymi tak troszkę smokowo podróżniczo ten temat się potoczy, dlatego że zajmiemy się tym, jak Dasz i Dot po Polsce wędrowali i jak ten piękny temat geograficzno-przyrodniczy, trochę matematyczny, można sobie wpleść w zajęcia edukacyjne. Nie ukrywam, że taki komfort działania na pewno da wam takie szczegółowe zapoznanie się z możliwościami, które mamy. Więc pierwszą część naszego bloku chciałabym, żebyśmy poświęcili na takie zapoznanie się z opcjami, które mamy podczas pracy z robotami. Natomiast w drugiej części webinaru pokażę dokładnie, jak możemy zrealizować kilka scenariuszy, które pokażę, gdzie można odnaleźć. No ale wszystko słuchajcie po kolei. Jak to Dasz po Polsce wędrowali? Jak pewne już doskonale wiecie, w waszych zestawach, które otrzymaliście w ramach programu Za programu Przyszłość, dysponujecie dwoma robotami Dasz i jednym robotem Dot. Czy moglibyście mi dać znać, czy ktoś z was wykorzystuje, może tak powiedzieć, czy faktycznie często wykorzystuje, uwaga, Dota podczas zajęć? No właśnie, słuchajcie, Dot, Agnieszka, jeżeli cokolwiek się dzieje z robotami na zasadzie, że coś nie działa, coś się nie łączy, to bardzo Cię proszę, żebyś skontaktowała się bezpośrednio z trenerem, ponieważ owszem, był mały problem z aplikacjami, ale we wszystkich miejscach, gdzie aktualizowaliśmy roboty, wszystko śmiga, więc nie powinno być w zasadzie większego problemu. Trzeba sobie tablet przywrócić do ustawień fabrycznych, brać od nowa aplikację i zwykle nie ma żadnego problemu, więc może warto skonsultować z trenerem, on taką instrukcję szczegółową, jak to zrobić, przekaże i myślę, że nie będzie kłopotu. A jeśli teraz nie działa, to mam nadzieję... Na trzech tabletach, no na tych, na których pracujecie w szkole pewnie głównie. Słuchajcie, my jesteśmy cały czas w trakcie takiego dodiagnozowywania tego problemu, bo faktycznie w niektórych miejscach był problem z aplikacją, ale w zasadzie w większości już miejsc udało się wszystko wyjaśnić, więc myślę, że od września większego kłopotu nie będzie. Bo zwykle ta reinstalacja uspokajała tutaj sporo, ale sprawdzamy jeszcze różne inne opcje, bo oczywiście poza jakimś tam technicznym problemem, który się pojawił gdzieś tam na szerszą skalę, no to oczywiście mogą jeszcze być jakieś jednostkowe przypadki, które gdzieś tam się potoczyły w waszych szkołach, ale trenerzy... tak, trenerzy to zwykle sprawdzają. Ja akurat we wszystkich szkołach, w których dokonywałam reinstalacji, we wszystkich szkołach sprzęt działa, więc być może jakiś jeszcze inny czynnik, ale jestem przekonana, że do września sprawa zostanie już domknięta i wyjaśniona.
No ale wracając, słuchajcie, do Dota, właśnie mam taką informację, że bardzo często Dot jednak spoczywa w pudełku, a ja postaram się dzisiaj pokazać, jak Dota wyciągnąć, co z niego można w zasadzie wyciągnąć, żeby podziałać podczas zajęć. Natomiast ja mam świadomość, że wy już jesteście po wprowadzeniu, no bo tak jak pisaliście, działaliście z aplikacją Go, więc już pewne rzeczy macie przegryzione. Niemniej jednak jestem ciekawa, jak dzieciaki, jak właśnie uczniowie odbierają roboty. Ja z jakimi skojarzeniami wiążą się roboty, ale myślę o robotach nie tylko o Daszu i Docie, tylko ogółem, na słowo roboty. Jak reagują właśnie uczniowie? Z radością, zabawa. Chętnie się włączają. Słuchajcie, to jest świetna wiadomość, dlatego że podejrzewam, że część z Was będzie zaczynała od września pracę z nowymi grupami, z nowymi klasami. W związku z tym będziecie ten wątek robotów wplatać sobie nieco od nowa i ja serdecznie Was chciałam zachęcić do tego, żeby odczarowywać pojęcie robotów, ponieważ ja na przykład spotkałam się w klasach starszych, bardzo często w klasach starszych, z takim odbiorem początkowo robotów, czasem troszkę też ze strony rodziców, robotów i skojarzenia robotów z takim troszkę, taką troszkę wizją z gier i troszkę wizją z różnego rodzaju filmów, jako jakimś groźnym sprzętem, który ma na przykład służyć w walce chociażby. No i czasami trzeba to myślenie dzieci nakierunkować w dobrą stronę, ponieważ roboty same w swoim założeniu powstały po to, żeby pomagać ludziom i żeby robić to, w czym człowiek bardzo często nie może wziąć udziału lub ze względu na fizyczne możliwości, na przykład nie jest w stanie tego w odpowiednim czasie wytrzymać, na przykład podczas przeprowadzania operacji, bądź kiedy jest to taki sprzęt medyczny, który pomaga w wykonywaniu jakichś zadań. Czasem roboty są używane w momencie, kiedy trzeba rozbroić coś, co mogłoby ulec jakiemuś zniszczeniu, zatem aby chronić człowieka. I nigdy roboty nie miały w założeniu jakichś niszczycielskich mocy, ale widzę, że bardzo często obraz z gier jest troszkę zdemonizowany i zwykle dzięki, jest dzięki i dobrze, że Jarek, że jesteś, bo po prostu będziemy na bieżąco. No ale a propos Japonii, tak nomen omen Japonia, jako przodownik technologii, no bo przecież od nowinek związanych z komunikacją, chociażby teraz lewitujących pociągów, które tam pięknie są testowane, nie wiem, czy słyszeliście, ale no jednak takie źródło nowinek, no i też jeśli chodzi o roboty, mocny przodownik, bo nie da się ukryć, że górują w tym zakresie. No i tak pięknie się nam ta Japonia dzisiaj komponuje z tym webinarem, tak na marginesie. Chciałam Was zachęcić do tego, żeby rozpoczynając rozmowę z dziećmi na temat robotów, pokazywać maksymalnie ich dobre walory. Być może do tego może posłużyć materiał multimedialny. Nie wiem, czy znacie, jeśli nie znacie, to zachęcam. Jest taka baza bezpłatnych materiałów, przygotowana w ramach tak zwanego Uniwersytetu Dzieci. Portal nazywa się Scenariusze Lekcji i w tym roku właśnie między innymi wyszła seria takich materiałów dotyczących technologii. Między innymi taki film, który chciałabym Wam pokazać na temat robotów. Myślę, że może być on taką ciekawą bazą do tego, żeby rozpocząć rozmowę z dzieciakami na temat robotów. Pozwólcie, że go odtworzę. W międzyczasie można się ekscytować w filmie. Cześć, nazywam się Grzegorz Szczeszkowski, jestem pracownikiem Centrum Rozwoju Oprogramowania Amerykańskiego. Znajdujemy się obecnie w jednym z najciekawszych miejsc w naszym kraju, przestrzeni graficznej. To właśnie tutaj możemy stworzyć takie projekty modele z klocków Lego, wirtualnej rzeczywistości. Ale dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kogoś wyjątkowego. To jest Yumi.
Jumbrzyte się chcieć. Jumi jest robotem dwuramiennym. Jumi jest robotem dwuramiennym. Co potrafi zrobić? Jak myślicie, co potrafi zrobić? Wasze pomysły są świetne. Wasze pomysły są najbardziej świetne. Lubię, gdy Jumi jest fantazowany. Ja najbardziej lubię, gdy Jumi jest fantazowany. Całkiem sprawnie mu to poszło. Jumi potrafi o wiele więcej. Jumi potrafi o wiele więcej. Pomaga człowiekowi w zadaniach trudnych, nawet niemożliwych do wykonania. Jumi został wyposażony w ramiona między trzecimi osiach oraz dłonie, które można wyposażyć w zależności. Wyposażony jest również w kamery, które oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, dzięki którym można pracować razem. W dzisiejszej lekcji dowiecie się, czy co robicie, jaka jest ich rola w bezpieczeństwie. Mam świadomość, że czasem głos się może rozmywać, ale kompletnie się tym nie martwcie, ponieważ wy będziecie materiał prezentowali dzieciom w trakcie zajęć. Link wrzuciłam wam już na czacie, więc będzie on dostępny. Natomiast tam pan opowiada o tym, jak Jumi może wykonywać różnego rodzaju zadania, między innymi segregować i składać klocki, pokazuje te przeguby. Te przeguby są niezwykle istotne i w ogóle ten ruch ręką jest niezwykle istotny, dlatego że nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym, co tak naprawdę jest ciężko, najtrudniej wykonać podczas pracy z robotem, tak żeby on był precyzyjny. No i pewnie dyskutując z dziećmi kiedyś o układzie kostno-szkieletowym, mieliście okazję rozmawiać o tym, ile kości i kosteczek ukrywa się w dłoniach. Ja zawsze jak omawiam układ kostno-szkieletowy z dzieciakami i mówimy o tych głównych kościach, które znajdują się w nodze, samej nodze, to mówię tak, proszę pani, rozpiszmy jeszcze na przykład palce. Jak odkrywają, ile tam jest kosteczek, to mówią, okej, zrozumieliśmy. I faktycznie łapię się na tym, że ten ruch ręki, który jest wykonywany, jest niezwykle, niezwykle precyzyjny. Zatem zaprogramowanie, stworzenie takiego, witaj Magda, stworzenie takiego robota, który będzie miał precyzyjne ruchy rąk, jest niezwykle trudne. Szczególnie, że cały czas podejmowane są prace na temat wykonania idealnych protez, chociażby rąk, które będą sterowane, tak, żeby umożliwić ludziom którzy z jakichś przyczyn życiowych, perturbacji mają na przykład amputowane kończyny. I to jest taki naprawdę wątek, o którym warto wspominać, szczególnie kiedy pracujecie z nieco starszymi dziećmi, bo bardzo często roboty gdzieś tam sprowadzane w tym działaniu są nie do końca do tego pewnie, na czym chcielibyśmy, żeby dzieci pracowały, a uświadomienie im tych podstaw i po co tak naprawdę uczą się tego programowania w kontekście przyszłościowym, a także odkryć działań, jest niezwykle istotne. Film rzuciłam wam w linku, natomiast więcej materiałów, które uważam, że warto naprawdę polecać, to są właśnie scenariusze lekcji, taki portal, na który się można zarejestrować, i scenariusze lekcji edu.pl, i tam można znaleźć różne ciekawe materiały filmowe, edukacyjne, nie tylko związane z programowaniem, które uważam za naprawdę bardzo ciekawą bazę do działań, do pracy. Właśnie, cieszę się, że skojarzony, bo faktycznie jest to bardzo dobre źródło informacji. No ale słuchajcie, no oczywiście zanim dojdziemy do tego najwyższego szczebla, gdzie już będziemy działać z robotami gdzieś tam na dalszym etapie, no to musimy pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji w szkołach Dasha i Dota, czyli zestaw
zestaw robotów firmy Wonder. I powiedzcie mi proszę, czy udało wam się kiedyś, albo czy mieliście okazję zaglądać na stronę Wondera, ale pod kątem właśnie scenariuszy i inspiracji. Czy ktoś z wami zapoznawał, ktoś z was zapoznawał się ze scenariuszami Wondera? Mhm. Słuchajcie, Wonder stworzył takie dwie bardzo istotne zasady na swojej stronie. Okej, okay, no to mam nadzieję, Jola, że od dzisiaj będzie komplet informacji. Ja już wam wrzucam link. I już tylko dajcie mi chwilkę, przełączę się tak, żebym mogła wam pokazywać na bieżąco w stronę, będzie nam tak łatwiej. W każdym razie, jak będę przepinała sobie widok ekranu, to potrzebuję dosłownie momencika, bo trzeba sobie... A, nie, Małgosiu, nie. Ona jest w języku polskim. Sporo jest faktycznie w języku angielskim, generalnie materiałów do robotów, ale mamy świetną, słuchajcie, mamy świetną stronę nauczyciele.makewonder.pl. Ten nauczyciele, dokładnie nauczyciele Make Wonder. Ten link sobie warto zapisać, ale można go też spokojnie wygooglać. I mamy tam takie trzy istotne zakładki. Zakładka Inspiracje Nauczycieli, w której odnajdziecie i webinaria dotyczące Dasha i Dota, takie, które odbywały się pewien czas temu właśnie w ramach programu Mistrzowie Kodowania, ale także różnego rodzaju inspiracje nie tylko polskie, co do wykorzystania robotów podczas zajęć. Nie da się ukryć, że ze względu na to, że sprzęt amerykański, to faktycznie na YouTubie można znaleźć masę filmików anglojęzycznych, ale Polska absolutnie tutaj nie odstaje. I można tu znaleźć nagrania, pomysły na to, jak wykorzystać roboty podczas zajęć, a także odnośniki do stron, do blogów różnego rodzaju nauczycieli, dzięki którym możecie znaleźć informacje, jak coś przygotować. Ja dzisiaj właśnie niektóre z tych rozwiązań wam również zaprezentuję. Czy tak jak inspiracje to są pomysły różnych nauczycieli na to, jak pracowali z robotami podczas zajęć. Czyli taka zajawka troszkę. No, jak widzicie, przesuwam i skończyć się nie chcę. Natomiast druga zakładka to scenariusze lekcji. Scenariusze lekcji od inspiracji różnią się tym, że po wejściu na określoną zakładkę będziecie mieli dokładny materiał, z którego możecie skorzystać również w postaci kart pracy. Czyli nie ma tutaj jakiegoś dodatkowego nakładu pracy z waszej strony, jeśli chodzi o przygotowywanie pewnej informacji, dlatego że po prostu pracujecie na materiale, który tutaj jest. Nie da się ukryć, że Wonder bardzo dba o to, żeby te scenariusze były tak mocno wyselekcjonowane i dobrze dobrane, żeby faktycznie nauczyciel po prostu rozpoczynał działanie w zasadzie od razu i mógł z tego skorzystać jako z gotowej bazy. I między innymi na bazie scenariusza, który tutaj widzieliście jako pierwsze wędrówki z Daszem po Polsce, my również będziemy dzisiaj działać. Natomiast w zakładce do pobrania macie poradnik na start dla nauczycieli. To jest ten taki poradnik, który możecie znaleźć w pudełkach między innymi z Daszem i Dotem, taki niebieski. Natomiast tutaj jest świetna sprawa, moi drodzy, świetna sprawa, czyli tłumaczenie bloczków w PDF-ie. Materiał pobiera się wam od razu do zakładki. Wystarczy mieć Adobe Reader. I dzięki tej zakładce mamy możliwość zapoznania się dokładnie z opisami do bloczków w Blockly, ponieważ to Blockly będzie głównym źródłem naszych zainteresowań dzisiaj podczas webinaru. Ja przepinam sobie już dokładnie na Blockly, bo będzie mi łatwiej
będzie mi łatwiej pokazywać wszystko. Natomiast warto sobie to tłumaczenie blotków stamtąd pobrać. Dlatego, że jest ono naprawdę w bardzo klarowny i przejrzysty sposób wyjaśnione. I bardzo często właśnie słyszę taki, nie chcę powiedzieć zarzut, ale taką obawę ze strony nauczycieli, że ze względu na to, że blok jest w języku angielskim, no to nie da rady tego po prostu ruszyć. A wbrew pozorom opanowanie kolorystycznie tych blotków i takie pamięciowe załapanie ich pozwala szybko na to, żeby dobrze orientować się w Blockly. Oczywiście mamy także Blockify, które ma opisy w języku polskim, czyli za chwileczkę Wam zresztą pokażę. W Blockify, tam kiedy kliknie się na kulę ziemską, jest opcja zmienienia sobie tłumaczenia na język polski. Jest troszkę mniej możliwości. I Blockify, ze względu na to, że to jest taka dodatkowa aplikacja, czasami przy przełączaniu między aplikacjami może mieć kłopot z sparowaniem się z robotem. Mówię o tym uczciwie, bo mimo tego, że ja pracuję na sprzęcie mocno dedykowanym do Wondera, to nawet u mnie takie problemy się czasami pojawiają, więc jednak najbardziej ufam aplikacji Blockly. A uważam, że wydrukowanie sobie takiego samouczka, takiego tłumacza na zasadzie posiadania w swoich materiałach go jako pakiet do działania może Wam sporo ułatwić. No i omówimy sobie te blotki po kolei, tak, żebyśmy dzisiaj programując, żebyście Wy w zasadzie wiedzieli, gdzie szukać pewnych informacji do działania, dobrze? No i tak w zakładce, ponieważ to, co tutaj widzicie, to jest dokładnie taki obraz, jak zobaczycie go na tablecie. Dokładnie takie kolorystyczne ułożenie bloczków. No i pierwsze bloczki, które są w takim kolorze jasno-zielonym, to są bloczki startowe. To są bloczki startowe. Bloczki startowe to są takie bloczki, które pozwalają nam na to, żeby wydać polecenie robotom zgodne z określonym aktywatorem. Aktywatory z kolei to są takie bodźce, na które reagują roboty. W przypadku bloczków początkowych mamy takie dwie ważne informacje. Mianowicie, zawsze jak będziecie odpalali tablet, to na panelu, który tutaj się znajduje, będzie już bloczek taki startowy, którego się nie będzie dało usunąć. Dlaczego to jest istotne? Otóż dlatego, że wszystko, co dopniecie do tego bloczka, będzie powodowało, że w momencie, gdybyście chcieli coś wyrzucić razem z tym bloczkiem, to nie będzie Wam się udawało, nie będziecie w stanie tego wykonać. I to jest taki bloczek when start. On nie ma tutaj takiej informacji o dashu i docie, tylko when start. Jak będę Wam pokazywała na tablecie, jak to wygląda, to jeszcze do tego wrócę. I to jest zawsze bloczek, który zawsze jest otworzony w bloku. Powoduje, że w momencie, kiedy naciśniemy dokładnie ten guzik, to program nam ruszy. Czyli nie będziemy uruchamiali programu na przykład na określoną reakcję robota, bądź naciskając coś na robocie, tylko żeby uruchomić program, będziemy potrzebowali tego klocka. Tak jak w Scratchu flagi, zielonej flagi, tak tutaj ten klocek pełni właśnie tą funkcję początkową. Natomiast te dodatkowe bloczki, czyli ten bloczek when, powoduje, że możemy uruchomić program w momencie, kiedy robot dostanie jakieś polecenie, na przykład poprzez dotknięcie go w określony sposób, bądź jakiś sygnał dźwiękowy. O czym trzeba pamiętać? Tu mamy dwie funkcje. Mianowicie, jak sobie klikniemy na tą opcję, będziemy to robić w takiej praktycznej wersji, to będzie opcja wyboru dasha albo dota, natomiast tutaj będziemy wybierać aktywatory. Aktywatory za chwileczkę dokładnie omówię. Inne aktywatory są dla dota, inne aktywatory są dla dasha, z prostej przyczyny dash ma możliwość poruszania, w związku z tym na troszkę inne sygnały może reagować. Bloczek go to start powoduje, że program nam wraca do początku. Kiedy na przykład mamy ustawione, że robot zaczyna i jest ustawiony na przykład w
taki sposób, że świeci sobie na zielono i w trakcie działania programu on będzie zmieniał kolor, ale chcemy, żeby potem przy kolejnej aktywności, po wykonaniu jakiejś sekwencji ruchu, on dalej był zielony, to ten klocek właśnie na to pozwala. No i mamy opcje, funkcje, o których wspomnę troszkę później, ale akurat dzisiaj w taki bardzo symboliczny sposób. Następnie mamy blocz ruchu. Bloczki ruchu dedykowane są tylko Dashowi, ze względu na to, że Dash tylko potrafi jeździć. No i jak to wygląda w praktyce, moi drodzy? Mamy ruch do przodu. Ja nie ukrywam, że mi łatwiej będzie machać dotem u Was, bo Dash jest spory, ale to nie znaczy, że Dasha dzisiaj nie zobaczycie w akcji. Słuchajcie, w momencie, kiedy będziemy ustawiać naprzód, forward, to automatycznie robot będzie jechał do przodu z założenia ustawioną ma opcję 50 i to 50 to jest 50 cm. Natomiast drugi panel po rozwinięciu będzie nam dawał opcję zmiany tempa. Czyli forward to będzie ruch do przodu, backward to będzie ruch do tyłu. Przypominam, że robot porusza się tam, gdzie jego oko. Turn left i turn right to jest nic innego jak nasze obroty, czyli obrót w prawo, obrót w lewo, w zależności od tego, jaki kąt, bo tutaj mamy możliwość zmiany kąta, ustawimy robotowi. No i mamy jeszcze opcję odwróć się w kierunku głosu. To jest troszkę podobne do aktywatora, dlatego że Dash będzie wtedy reagował w taki sposób, że będzie rozpoczynał, na przykład, jeżeli ustawiam go jako bloczek początkowy, to będzie reagował na to, gdzie słyszy głos, w tą stronę będzie wykonywał program. No i zatrzymywanie kółek, które nam na ten moment nie będzie potrzebne. A następnie mamy bloczki ruchu głowy, czyli to będzie taka sytuacja, w której Dash będzie tylko samą główką kręcił i tylko samą główkę przekręci w momencie, kiedy będziecie do niego mówić. Więc look od drive i te obroty będą się różniły tym, że w przypadku look obróci się Wam tylko i wyłącznie głowa, a nogi będą jechały sobie inaczej. Światełka. Światełka all lights to wszystkie światła. Tam mamy po rozwinięciu około 6-7 kolorów do dyspozycji. Czarny, taki na złączenia, zielony, niebieski, czerwony, w zasadzie wszystkie podstawowe. Lewe ucho, prawe ucho, przód, bo Dash ma jeszcze taki trójkącik, światełko tylne. I ten bloczek, który nas będzie niezwykle dzisiaj interesował, to jest oko, bo na nim będziemy dzisiaj pracować. A tak na marginesie, ciekawa jestem, czy liczyliście kiedyś, ile diodek ma w oku Dash i Dot. Ile światełek można mu zapalić? Haha, to zagadka, ciekawa jestem, czy można obstawiać, szacujemy. Dużo. Moi uczniowie też by tak odpowiedzieli. Że dużo, wiele. O, trochę za dużo. Mniej niż 25. Mniej. Mniej. Mniej niż 20. Mniej niż 16. Mniej niż 13, więcej niż 11. Dokładnie, Jola, jest, mamy. Słuchajcie, Dot ma dokładnie 12 tych LED-ków. I słuchajcie, dokładnie 12. To jest też istotna informacja, tak z perspektywy nawet obserwacji dzieciaków. Warto o tym pamiętać, zresztą będzie nam to dzisiaj potrzebne. I dużo częściej to dzieci policzą te światełka niż wy.
Widzę na webinarze, bardzo często jak pytam na webinarze, to naprawdę chyba raz się tylko trochę już pani była pewna, bo faktycznie liczyła wcześniej te światełka. No i ta opcja Eye Pattern pozwala nam na to, żeby określać, które LEDy mają być włączone. Ale to wam zaraz pokażę. Słuchajcie, potem mamy bloczki dźwięku, a zaraz potem fioletowe to bloczki animacji. Czym się będą różniły bloczki dźwięków od animacji? Otóż bloczki dźwięku to są tylko krótkie reakcje sygnały dźwiękowe, postaci, powitań, dźwięków zwierząt, pojazdów, śmiesznych odgłosów, a także nagrań, które wy nagracie na robocie. Natomiast animacje poza reakcją dźwiękiem zwykle mają jeszcze ruch. I trzeba o tym pamiętać, dlatego że bardzo często jest tak, że na przykład ustawiacie sobie program i chcecie, żeby w finale, na przykład do jechania po labiryncie do końca, robot zareagował w taki, a nie inny sposób, albo zatrzymał się na określonym polu, no i w tym momencie wstawiacie animację i finał opowieści jest taki, że dasz sobie robić jedzie i w sumie to kończy za matą, no bo się rozkręcił. Zresztą jak działaliście w Go, to tam też opcja, kiedy mamy taką kręcącą się główkę, powoduje, że dasz sobie jedzie gdzieś w siną dal, więc o tym trzeba pamiętać, bo to są właśnie te animacje. Natomiast istotne jest to, żeby sobie zapamiętać dokładnie to, co jest tutaj, ponieważ ta opcja My Sounds pozwala na ustawienie w programie dowolnego dźwięku, który nagraliście. Uwaga, dźwięki nagrywają się na robocie, nie na tablecie. To jest, wydaje mi się, istotna informacja, dlatego że jeżeli będziecie planowali to, że coś będzie się odtwarzało tutaj, a ktoś w międzyczasie będzie korzystał z robotu, to finał opowieści może być taki, że coś sobie świetnie nagraliście, no a w międzyczasie koleżanka się pobawiła robotami, no i on nie śpiewa do końca tego, co byście chcieli. Muszę w tym miejscu dużo powiedzieć anegdotę, że my bardzo często, kiedy jeździmy na szkolenia i bawimy się robotami, często są mistrzowskie roboty, to właśnie jak odtwarzamy, to okazuje się, że na przykład pod dźwiękiem numer 4 ukryte jest nagranie ze szkolenia, które brzmi: o Boże, znowu ci nauczyciele. Więc jak widać, różne rzeczy ludzie nagrywają na robotach i również takie wasze odgłosy poszkoleniowe na tych robotach się znajdują, więc trzeba pamiętać, co się nagrywa, ale to jest istotna informacja. Natomiast tutaj dodatkowo po rozwinięciu tego paska, poza tym, że będzie taki hashtag i numerek, który będzie oznaczał, który dźwięk wybieracie, to na przykład nagrałyście, tak jak ja nagrałam dzisiaj zagadkę pod dziesiątką i chcecie, żeby konkretnie pod dziesiątka została wyświetlona, znaczy w sumie odtworzona, tak będzie tutaj jeszcze opcja random, która powoduje, że będzie wybrane coś losowo. I ten zwrot random warto sobie zapamiętać, dlatego że on się pojawia nie tylko tutaj. Przy rozwinięciu pozostałych również będzie taka opcja, czyli z katalogu tutaj dźwięki, z katalogu dźwięki zwierząt, będzie wybrana jedna losowa. O tym trzeba pamiętać, to jest też taka ważna informacja. W animacjach jest podobnie. Słuchajcie, bloczki żółte to bloczki kontroli, które pozwalają nam spowodować na przykład, że coś się będzie działo nie tak od razu po włączeniu programu. To jest na przykład istotne w momencie, kiedy wy chcecie sterować na tablecie, uruchomić program, ale jednocześnie chcecie do niego dobiec na przykład i chcecie dobiec do dzieci w tym czasie, ale nie chcecie, żeby one z kolei uruchamiały program, no to wtedy ta opcja wait for, poczekaj przez, jest niezwykle istotna. Tam macie opcję zmiany czasu, który poświęcicie. Kolejna opcja to jest moment poczekaj, aż będzie określona reakcja, bo na przykład naciśniemy guzik główny u Dasza. A następnie mamy opcję powtórzeń, czyli na przykład repeat forever, rób to cały czas, dopóki ty nie zatrzymasz fizycznie programu, to na przykład będą się cały czas zmieniały światełka na Daszu albo na docie. Wykonaj to 3 razy, bo tylko tyle chcecie, żeby trwała zabawa. Natomiast ta opcja if to są takie warunki, jeżeli Dasz spotka przeszkodę z przodu, to ma zachować się w określony sposób, na przykład cofnąć do tyłu. W sumie cofać się można tylko do tyłu.
I wtedy on będzie reagował warunkowo na to, bo na przykład dzieci akurat miały potrzebę łupania daszem o ścianę, załóżmy. No i mamy jeszcze bloczki zmiennych. Ja nie ukrywam, że bardzo długo, gdy słyszałam słowo zmienne, to reagowałam dość nerwowo. Jakoś wywoływało to u mnie nie do końca pozytywne skojarzenia. Tak, jest na stronie, dokładnie na tej stronie nauczyciele Make Wonder w plikach do pobrania. W PDF-ie, dokładnie ta wersja, którą wam pokazuję. Tam przy opcji blok i tłumaczenie bloczków. Bloczki zmienne pozwalają nam na to, żeby ustawić nam pewne, nie bym powiedziała warunki, ale to nie do końca tak jest, bo to nie warunki. No ale po naszej panie, bo akurat myślę, że panie reagują na zmienne podobnie tak jak ja, a panowie zwykle biorą to na klatę. Polega to na tym, że ustawiamy sobie jakiś warunek, czyli jeżeli na przykład wypadnie liczba taka i taka, to robot będzie reagował w taki, a nie inny sposób. Ale powiem wam szczerze, że kiedy omawia się tą część tutaj, to zwykle brzmi to abstrakcyjnie, a kiedy robimy projekt, okazuje się, że wtedy nie jest trudne, więc pozwólcie, że w działaniu praktycznym dokładnie pokażę, o co chodzi ze zmiennymi i zobaczycie, że wcale nie są straszne. No i akcesoria, bloczki wyrzutni i również pokażę wam dzisiaj, jak montuje się wyrzutnie, bo też zwykle nie jest ona wyciągana z pudełka, ale nie ukrywam, że faktycznie montaż jej wymaga kilku cennych wskazówek, żeby to wszystko zaklikało i zahulało. Czy ktoś z was już działał z wyrzutnią? Okej, fajnie, ktoś tam jest. Widzę, że większość raczej tak na zasadzie spróbowaliśmy. Słabo wychodziło. Paulina, myślę, że właśnie dlatego, że umknęły pewne rzeczy związane z montażem, bo ja nie ukrywam, że gdy pierwszy raz montowałam wyrzutnię, to też chciałam dostać białe gorączki, ale wbrew pozorom trzeba zapamiętać kilka prostych zasad, o których powiem. Słuchajcie, co jeszcze trzeba wiedzieć? No, generalnie do robotów mamy cały pakiet apek, z których możemy korzystać. Wy zwykle, tak jak wspominaliście, korzystacie z Go, czyli tej, która powoduje, że sterujemy robotami. Tej, która powoduje, że sterujemy robotem tak jak jakąś rajdówką, wyścigówką, która zwykle na początek jest najprostsza i jest to w sumie logiczne, powiem szczerze. I wcale się nie dziwię, że decydujecie się na Go na początku. Natomiast tak naprawdę te aktywności, które wykonywaliście z Go, myślę, że po dzisiejszym webinarze będziecie widzieli, że można spokojnie przełożyć. Tak, dokładnie to. Dzięki, Małgosia. Dokładnie to. Więc mamy Go. Mamy PAW, które pozwala na działanie w formie takiej gry, bardziej takich wyzwań, które przechodzicie robotem. Troszkę podobnie wygląda opcja z Wonderem. Xylo, bądź jakby kto nie powiedział, to jest aplikacja stricte pod dzwonki. Natomiast my skupimy się dzisiaj na Blokli, do którego bloczki przed chwileczką mówiłam. No ale wróćmy do Go. Ponieważ Go pozwala nam na wykonywanie określonych reakcji, to już na początku, kiedy z nim działacie, to zachęcam was do tego, żeby poza samym panelem sterowania, który jest dostępny przy daszu, jednak pokazywać także opcje takiego bardziej świadomego korzystania z Go, dlatego że tutaj mamy cały pakiet
sygnałów i dźwięków, z których możemy korzystać i można już zaczynając zabawę z dziećmi tak naprawdę zachęcić do tego, że ustawiali robotom określone rzeczy. Można na przykład dorzucać kostką i prosić, żeby ustawili określony kolor, który możecie zmienić w panelu. Można poprosić o ustawienie określonego sygnału. Natomiast Go jest dla Was niezwykle, zdecydowanie najłatwiejszą opcją, jeśli chodzi o pracę z dźwiękami. Tam na dole w aplikacji Go macie możliwość nagrywania dźwięków. Po kliknięciu na czerwony mikrofon pojawia się opcja nagraj, cały pasek z tymi cyferkami, które są tutaj, wybieracie pod którym numerem chcecie zapisać określony dźwięk, klikacie i wtedy jest możliwość odtworzenia tego dźwięku, który chcecie. Nagrywaliście już dźwięki Go z dzieciakami bądź sami. OK, czyli samego nagrywania dźwięków nie trzeba pokazywać, myślę. Radość była świetna. Słuchajcie, ja bardzo lubię tą opcję, dlatego że zwróćcie uwagę, że taka sama opcja jest dostępna w Daszu, ale taka sama opcja jest też dla Dota. I tak naprawdę można nagrać dźwięki już na Docie, które będą na przykład świetnym rozpoczęciem zajęć. Tutaj można nagrać dzieciom krótkie zagadki, no bo faktycznie zagadka o Krakowie musiała być dość krótka, żeby się tutaj zmieściła, ale można tutaj nagrać działania, które będziecie podawać dzieciom, ponieważ DOT ma tą przewagę nad Daszem, że jest niezwykle poręczny i po prostu można go w łatwy sposób podawać z ręki do ręki. Ponieważ macie świadomość, co macie nagrane w swoim panelu, poprzez kliknięcie na konkretny dźwięk wiecie, co otworzycie dzieciom, więc nawet jeżeli DOT trafi do ucznia, który może mieć jakąś trudność z rozwiązaniem pewnej zagadki, no to wiecie, co tam jest, bo możecie sobie te aktywności postopniować. Ja nawet na jednym, muszę Wam powiedzieć, że jak byłam na jednej zajęciu stacjonarnych, w jednej ze swoich szkół, tak jak pokazaliśmy tą opcję, to się okazało, że chłopiec mnie permanentnie nagrywał w momencie, kiedy coś mówiłam do dzieci, więc Dasz jeździł i jakieś takie wyrywki moich wypowiedzi na przykład wygłaszał, jeżdżąc po klasie. Ubawu było co niemiara. No ale słuchajcie, w waszych zestawach w szkole pojawiło się niedawno, w paczkach, które dostaliście do szkół, pojawiła się taka mata, która się nazywa Dotta. Mata kropkowa. No i mata kropkowa stwarza taką niezwykle pozytywną przestrzeń do tego, żeby podziałać z dzieciakami, dlatego że nawet jeśli macie jeden spychacz w zestawie, no bo macie jeden, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobrać robotami przy użyciu kubeczku. No bo spychacz tak naprawdę jest potrzebny w momencie, kiedy przesuwacie jakieś drobne elementy w postaci piłeczek bądź w postaci zakrętek od butelek, bo wtedy one są na tyle małe, że wpadają między kółeczka Daszowi. Natomiast z kubeczkami nie ma takiego problemu. Zachęcam Was do tego, żeby we wrześniu wyciągnąć sobie z pudełek Dottę. Dotta to jest mata kropkowa. Tu akurat trochę przycięłam tą matę, bo ona w oryginale ma u góry 7 kropek, na dole 7 kropek. W sumie kropek ma 64, bo tutaj są dwie na logo zjedzone, jak to moje dzieci mówią. I aktywność, którą możecie zaproponować dzieciom, polega na tym, że układacie sobie na kropkowej, macie kubeczki i ucząc się sterowania samymi robotami, pewnie doskonale wiecie, że bardzo często jest tak, że dzieci, kiedy dostają te roboty, to zwykle sobie jeżdżą w te i we w te, a w momencie, kiedy dochodzi do wykonania precyzyjnego ruchu, który już wymaga przesunięcia obiektu z punktu A do punktu B, to już nie zawsze jest takie proste. I ta aktywność, którą chciałam Wam zaproponować, jest jak najbardziej do wykonania w aplikacji Go, a potem w aplikacji Blockly. Ponieważ zadanie polega na tym, że kubeczek trzeba przesunąć na określoną kropkę według kodu, który jest zapisany poniżej. Czyli w tej sytuacji kubeczek czerwony powinniśmy przesunąć o dwie kropki w prawo. Raz, na dwa. Na drugą kropkę w prawo, czyli powinna się znajdować tutaj.
czyli o te dwie długości z punktu A do punktu B. O, widzę, że niebieską dałam do góry zamiast na dół, wyjdzie nam z pola, no ale mogłaby być na przykład też w prawo. I wtedy 1, 2, 3. Jest to o tyle taka prosta inicjatywa, która pozwala nam na to, że w momencie, kiedy rozłożymy sobie kilka kubeczków, to osiągnięcie celu w postaci realizacji danego kodu powoduje, że tablet jesteśmy w stanie przekazać dzieciom dalej. Ja mam świadomość, że dzieci często, kiedy na przykład przechodzą labirynty bądź przejeżdżają między kubeczkami, no to ten zakres możliwości i umiejętności dzieci jest różny w zakresie sterowania robotami. No i czasami dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś bardzo, ale to bardzo długo z tym tabletem pracuje, a tutaj planując określony ruch, troszkę izolujemy sytuację dla dzieci i wydaje mi się, że jest to taki sprawiedliwy podział do zadziałania. Przy okazji dochodzi nam orientacja w przestrzeni, kierunki, odczytywanie kodu, gdzie co ma się znaleźć. Więc zachęcam Was do tego, żeby tą dotę wyciągnąć sobie we wrześniu, bo ona faktycznie daje spore możliwości. Można sobie wtedy zmierzyć dokładnie odległość między kropką a kropką, linijką i zaprogramować robota tak, żeby robił to sam. Na macie można też przykleić kropeczki i poprosić dzieci, żeby zaplanowały trasę tak, aby narysowały daną figurę. I tym sposobem wytworzy nam się taka sytuacja, w której na przykład będziemy chcieli, żeby dzieciaki zaplanowały trasę w taki sposób, żeby robot przejechał trasę, zatrzymując się w tych punktach i tym samym pięknie sobie narysujemy prostokąt. Kropki nam po prostu sporo tutaj porządkują. I ja zachęcam do tego, żeby podziałać sobie na początku z aplikacją Go, tak żeby potem te zależności i reguły, które dzieci odkryją, przekładać na bloki. No, co możemy zrobić jeszcze? Możemy po prostu na podłodze rozłożyć kolorowe kropki, przykleić albo przykleić kolorowe kropki i określać dzieciom, od której kropki do której kropki ma przejechać. W momencie, kiedy będą jechały w Go, to zwykle będzie trasa na zasadzie o mój Boże, gdzie ja jadę. Natomiast ustawienie robota w aplikacji bloku buzią, tak jakby twarzą do kropki, która nas interesuje, czy od kropki do pomarańczowej do kropki żółtej i ustawienie tylko odległości spowoduje, że robot pojedzie prosto. I zawsze, kiedy myślę sobie o tym zadaniu, to myślę sobie, że to jest taka bardzo ciekawa opcja do tego, żeby wprowadzać dzieci w szacowanie. My zawsze o szacowaniu bardzo, tak jakby o szacowaniu mówimy, ale wbrew pozorom rzadko to robimy, przynajmniej tak mi się wydaje. Sama wiem, że gdzieś z tyłu głowy mam informację o tym, że powinnam dzieci zapytać o to, żeby oszacowały, ile czegoś się znajduje na przykład w słoiku, albo jaka to może być odległość. Tym bardziej, że wiecie, jak to w żartach jest z tymi odległościami. A jakoś tak w praktyce nieczęsto to robimy. Więc ja sobie zawsze wyobrażam taką aktywność w taki sposób, że my sobie wcześniej mierzymy, jakie te odległości są, żeby mieć też orientację, ale prosimy dzieci, oszacuj, jaki to będzie, jaką długość będzie miał ten odcinek. Od razu zobaczycie, że długość metra jest początkowo dla dzieci bardzo abstrakcyjna. Oczywiście potem możemy sobie wrócić pięknie do mierzenia i podziałać z dziećmi w taki sposób. Zatem takie zadanie można wykonać z dziećmi jako wprowadzenie przy działaniu z Go, no ale potem jako świetną kontynuację w bloku, bo w momencie, kiedy rozłożycie analogiczne zadanie, to dzieciaki już będą wiedziały, że coś będą robić, a wbrew pozorom od Was będzie wymagało to tak naprawdę działania z bloczkami, tylko i wyłącznie bloczkami ruchu, bloki, które poznaliście. Tak przy okazji muszę Wam powiedzieć, a propos tego działania i tych materiałów, które są na stronie i tego, ile diodek ma DOT,
że na stronie Wondera możecie znaleźć także coś takiego. Wrzucam wam właśnie plik. W scenariuszach, w jednym ze scenariuszy można znaleźć taki gotowy materiał do podziałania, który może być taką naprawdę bardzo pozytywną przestrzenią do rozmowy z ludźmi o robotach, kiedy wprowadzacie sobie je w temat robotów. Dlatego jest to nic innego jak maska, taką, którą się spina i nakłada się z dziećmi na głowę. Może trzecia klasa fanami tego rozwiązania nie będzie, ale pierwszaki albo maluchy, które macie w przedszkolach, bo wiem, że też w programie są zespoły szkolno-przedszkolne, będą zachwycone. Więc zachęcam też do tego, żeby faktycznie te scenariusze sobie przeglądnąć, bo można tam znaleźć masę gotowych materiałów do wykorzystania. Natomiast pewnie dzieciaki czasami zadają sobie też pytanie, czy te roboty mogłyby wyglądać inaczej. No i taką aktywnością, która też pięknie może wprowadzić dzieci w świat robotów, może być takie zadanie. A za chwileczkę wam podlinkuję dokładnie materiał. Słuchajcie, czy znacie takie zadania? Pokoloruj sobie albo narysuj sobie coś tam. Czy mieliście do czynienia? Słuchajcie, to ja tak w teleskrócie wytłumaczę, dlatego że ja uważam, że to jest w ogóle taka naprawdę bardzo dobra opcja. Bardzo dobra opcja do wykonania tego zadania na macie, jako wprowadzenie do robotu. Tak, jak wyturlaj sobie robota, albo jak turlanki z printoteki. Dokładnie. Mechanizm ten sam, przy czym ta różnica polega na tym, że bazujemy tylko na kolorach i tak naprawdę nawet nie musicie mieć tej opcji, która jest tutaj, natomiast wystarczy, że na macie rozłożycie sobie liczmany, które macie w zestawie, dołożycie sobie karteczki z częściami, które ma DOT, rozłożycie sobie kolorowe bloczki, one absolutnie nie muszą być w tej konfiguracji, która jest tutaj. Ta opcja jest o tyle wygodna, że możecie zawsze sobie taki wariant wyświetlić na projektorze i odpada wam ciężar kolorowego drukowania. No i zabawa polega na tym, że dzieci rzucają kostką, sprawdzają, jaka liczba oczek znajduje się na kostce. W pierwszym rzucie na przykład wyrzuciły 3, to wtedy wiedzą, że głowę trzeba pomalować na żółto. Kolejny rzut wyniósł 5, to obwódka będzie czerwona. I tym sposobem pięknie sobie już wprowadzamy dzieciaki do odczytywania współrzędnych, które później kojarzą z dyktem graficznym chociażby. No ale w formie zabawy, a przede wszystkim tego, że w blotkach do maty macie tych opcji kolorystycznych naprawdę masę, możecie to sobie świetnie ułożyć z dzieciakami na dywanie. Dzieciaki mogą mieć tylko tą główkę Dota, albo mogą mieć właśnie swoją maskę i zrobić bal karnawałowy z Dotem, chociażby w taki sposób, że właśnie będą kolorowali sobie te maski według kryteriów, które sobie dorzuciły. Wydaje mi się, że ciekawa propozycja też jako wprowadzenie, żeby podziałać z robotami, troszkę offline'u i myślę, że w maluchach się zdecydowanie sprawdzi. Link do pliku macie na czacie. Czyli mamy maskę, pokoloruj sobie Dota. I jeszcze wam wrzucę za chwileczkę link do dyktanta graficznego, które myślę, że wszyscy znają, z niego wychodzi piękny dot, więc można też jak najbardziej wykorzystać.
podczas zajęć do zabawy, w momencie, kiedy będziecie pracowali z robotami. Być może też jest to taka opcja, ponieważ czasami pytacie albo pojawia się taka informacja z waszej strony, o mój Boże, mam dwa roboty w grupie, mam 20 dzieci. No to jedna grupa dzieci może w tym czasie pracować kolorując, wykonując zadanie offline'owe, natomiast pozostałą część można w tym momencie podzielić i zorganizować im zadanie stricte z robotami. Więc być może tak jak to znaczy będą dla was jakimś ułatwieniem jednak w trakcie pracy. Poradnik, przewodnik, tłumaczenie znajdziecie w tej opcji właśnie pobierz, którą też wrzucaliście sobie tam na czacie na stronie Wondera. Natomiast przerwą chciałam poruszyć jeszcze kwestię aktywatorów. Słuchajcie, aktywatory to jest nic innego, jak mówiąc w naszym języku, bodźce, na które reagują roboty. W przewodniku, który możecie pobrać również ze strony, o której mówiliśmy, a jednocześnie takie poradniki znajdują się w zestawach w szkołach, można znaleźć opis aktywatorów. Ten opis aktywatorów jest o tyle istotny, że oczywiście troszkę inne aktywatory są w Wonderze, natomiast podobne ikonki się znajdują w Blockly. Ten opis aktywatorów jest o tyle istotny, że jeżeli ktoś nie jest specjalnie z językiem angielskim za pan brat, to obrazkiem znajduje się opis. I teraz DOT ma troszkę inne aktywatory, DASH ma nieco inne, dlatego że DASH może napotykać na swojej drodze na przeszkody. DOT zwykle nie ma tego problemu. Natomiast DOT, mówiąc kolokwialnie, może padać na twarz. To znaczy, że między innymi wśród aktywatorów DOTA są takie reakcje, w których on może się położyć, ale może też możemy go obrócić w jedną lub w drugą stronę. To są właśnie te aktywatory. Dodatkowo DOTem można potrząsać, DOTA można podrzucać. W związku z tym jest świetnym narzędziem do tego, żeby sterować i żeby przekazać sprawczość dzieciom. Natomiast DASH może reagować na to, że spotka jakieś przeszkody, że usłyszy jakiś sygnał, może chodzić za głosem, bądź może reagować na to, że spotka DOTA. I po przerwie chciałabym, żebyśmy sobie właśnie te różne opcje zobaczyli w praktyce. Natomiast jeśli będziecie się zastanawiali, jak wyglądają faktycznie te aktywatory, to właśnie szukać sobie tego opisu w przewodniku, który znajdziecie na stronie. Słuchajcie, czy do takiej kwestii czysto technicznej, czyli jak się orientować w Blockly, gdzie szukać informacji, jeśli będę miała zanik pamięci, są jakieś pytania? Czy to, co przekazałam, jest względnie jasne i będziemy mogli sobie do praktyki przechodzić? Super. Bardzo się cieszę. Chyba nie takie straszne te bloczki jednak, nie? Na razie wszystko jasne. No to mam nadzieję, że tak już nam zostanie, słuchajcie, z tym na razie wszystko jasne, bo troszkę takiej aktywności praktycznych przed nami. Słuchajcie, ja mam taką propozycję. Jest godzina 18:10. Chciałabym, żebyśmy sobie zaczęli nowy blok, już taki stricte w działaniu z robotami. To też będzie taki moment, żebyście pobiegli po tablety, jeśli gdzieś tam leży, podpieli je lub przygotowali się w taki sposób, zrobili sobie dobrą kawę. Dlatego proponuję 15 minut przerwy, 18:25 wracamy z powrotem na wizję. Nie martwcie się, że mnie nie będziecie widzieć i słyszeć, ja się pojawię. Więc 18:25 wracamy do komputerów, przygotowane tablety i zaczynamy już działania konkretne. Tak może być? Świetnie, czyli 18:25 się widzimy. Do zobaczenia w takim razie.
nie opuszczać wydarzenia, bo jeśli opuszczysz wydarzenie, będziesz musiała się logować od nowa. Nie opuszczamy wydarzenia, po prostu odchodzimy sobie od komputera. Ja i tak was nie widzę, nie słyszę. Więc absolutnie nie opuszczamy wydarzenia. Opuszczamy wydarzenie dopiero na koniec.
Wracamy za 2 minutki, także łapcie kawę i zaraz działamy dalej. Dobra, ja już powoli do Was wracam. Mam nadzieję, że Wy też już za niedługo. Z kategorii tajemnicy trenera, słuchajcie, ponieważ ja mam mieszkanie jeszcze troszkę wersja, mam wrażenie, studencka, bez takiego dużego stołu, ale mam taki malutki stolik, na którym sobie trzymam komputer. Jest on niezwykle istotny, ale w związku z tym moje ruchy są nieco ograniczone, więc mam nadzieję, że już wszystko w moim centrum dowodzenia mam odpowiednio przygotowane. Dajcie znać, że jesteście, że wracacie. Tak, wiem, Polska wygrała. Także faktycznie dobry gol został tutaj, dobry i jedyny ogłoszony na forum, zapisało się w pamięci na lata. Fajnie, cieszę się, że jesteście. Więc słuchajcie, możemy świętować. A to dobrze, bo wiecie, tam między innymi mam taki temat związany z meczem, no i w sumie on był drażliwy do pewnego momentu, to już teraz przynajmniej wiem, że możemy kontynuować tradycję i nikt się, słuchajcie, nie poczuję urażony. Jesteśmy po przegryzieniu sporego wątku bloczów blokli, których wbrew pozorom nie ma tak dużo. Natomiast postaram się, żeby w tej drugiej części pokazać Wam parę takich rozwiązań na to, jak w ogóle z tą opcją zacząć działać. I zarówno podczas pracy z dzieciakami, ale również, no tak nieładnie zabrzmi, ale dla swojej wygody, dlatego że Blockly daje Wam takie opcje, które możecie sobie wpleść w zajęcia, nie żeby działać z robotami przez bite 1,5 godziny, tak jak mieć teraz w programie, co czasami niektórym sprawiało trudność, bo faktycznie stresowali się tym czasem, albo chcieli, żeby te roboty były przez cały czas. Ja mam nadzieję, że od września, jak będziecie działać w szkołach, to te roboty będą taką wartością uniwersalną zajęć i poczujecie, że możecie je wplatać naprawdę nie jako element, który wywołuje szaleństwo na trzy godziny zajęć, tylko jako coś bardzo naturalnego. Wydaje mi się, że jak już dzieci się oswoją z robotami, to potem ta praca idzie nieco płynniej, bo faktycznie ta pierwsza ich reakcja
i ten fan jest ogromny, ale ponieważ wy już przeszliście przez etap GO, chyba że będziecie działali od września z nową grupą, no to warto też może znać parę takich haczyków, które pozwolą wam na to, żeby dzieciaki bezpiecznie tym sprzętem się obsługiwały, że tak powiem. Ponieważ bardzo często słyszę od nauczycieli taką obawę, że no są w grupie dzieci, które czasami faktycznie potrzebują jeszcze więcej aktywatorów niż nasz Dash i Do. W związku z tym obawiacie się, że coś po prostu z tymi robotami zrobią nie do końca takiego, o czym marzycie. No i właśnie bloki i te aktywatory dają wam tą możliwość, że możecie w taki przyjemny sposób dać dzieciom do zrozumienia, że na przykład trzeba na te roboty w określony sposób uważać. No i teraz powiem, jak to zrobić. I a propos aktywatora. Za chwileczkę będziecie mieli obraz, o wiem, że już dobiegacie, bardzo mnie to cieszy. Za chwileczkę będziecie mieli obraz na ekranie mojego, mojego tabletu. I ja troszkę będę musiała się tu przepinać między tymi różnymi rzeczami, więc, więc proszę was o wyrozumiałość. Oprę sobie, słuchajcie, tablet tutaj sprytnie o siebie. I chciałabym, żebyśmy zaczęli właśnie od uruchamiania tych aktywatorów. Pokażę wam, czy jak... Czy to jest w ogóle, to jest w ogóle czarna kółka, muszę wam powiedzieć. Pod warunkiem, że sobie was odświeżę. O, otwórz, ok. Bo w momencie, kiedy ja odpalam u siebie sprzęt, to ginie mi okienko czatu. Muszę, widzicie, muszę mieć was w osobnej opcji. Oj, mój kot coś tu zaczyna bronić. O właśnie, powinniście widzieć mój tablet. To jest tak na marginesie taki, taki mega czat, dlatego że ja zastanawiałam się bardzo długo, jak można te webinary w sposób, żeby ludzie widzieli, co my robimy na tabletach. I okazało się, że jest świetna aplikacja, która pozwala na sparowanie komputera z tabletem zdalnie, bo przez kabelek. Bo przez kabelek. W związku z tym to się wszystko dzieje w takim rzeczywistym czasie. No ale jak ją instalowałam, to dostałam taką instrukcję. Odpal stronę i od razu kliknij tłumacz. Bo okazało się, że ta strona jest w ogóle po koreańsku chyba, bądź jakiemuś jeszcze innemu i wszystko jest po prostu kaczka. I naprawdę nawet człowiek nawet nie wiedział, gdzie ma kliknąć download, żeby pobrać aplikację. Także czat. No ale słuchajcie, wszystko śmiga dzięki temu. Odpaliłam aplikację Blokli. I będzie Dash, Dashodot, czyli maluch, nasz dot. Słuchajcie, i teraz tak, co trzeba wiedzieć pracując dzisiaj ze mną? Otóż, to jest ten bloczek, o którym mówiłam na początku, on jest zawsze. Jego się nie da, słuchajcie, wyrzucić. Choćbyście nie wiem, jak często wrzucali do koszyka, to nie pozbędziecie się go. Dlatego należy pamiętać o tym, że kiedy coś dodacie sobie tutaj, to tak jak widać, nie wyrzucicie tego. Dopiero trzeba odczepić bloczek, który was nie interesuje i wyrzucić. To jest taka uwaga techniczna, która może nieco frustrować na początku, tak? No to zaczynamy. Słuchajcie, mówiłam o tym bloczku początkowym. To jest taki bloczek, który sobie może tutaj po prostu leżeć i on wam nie będzie w niczym przeszkadzał, bo on się uruchamia na tą reakcję, tak? Natomiast czasem jest tak, że wy chcecie, żeby dzieci przejęły kontrolę, nawet zachęcam was do tego, żeby przejęły trochę więcej kontroli nad światem, no i chcemy wtedy programować naszego robota. Co trzeba pamiętać? Po pierwsze, że kiedy klikniemy na Dash, na to imię, to pojawia nam się opcja Dot i Dash. Widzicie? I teraz, to jest o tyle istotne, że w domyśle pojawia się Dash. W związku z tym może się okazać, że zaprogramujecie sobie, że po naciśnięciu dużego guzika to Dash będzie coś robił, a będziecie mieli sparowanego Dota, no i chwilę opowieści będzie takie, że nic się nie działo. Więc tu trzeba pamiętać, że trzeba sobie przestawić opcję na Dota. Jakie mamy aktywatory u Dota? Pierwsze cztery to są aktywatory guzików. Top button to jest ten, który jest na środku, ten taki szary. I mamy guziczek 1, 2 i 3, bo na nim są kropki.
Następnie mamy taki aktywator, który się nazywa move, czyli ruch, generalnie jak się szuka osobisty ruch. Shake to jest potrząsanie, to jest kolejny aktywator, to jest ten. Look up to jest taka sytuacja, look up, czyli on zbiera tyk. Albo będzie look down, czyli zbiera tyk. Mistake wersji mamy look down i look up. No i mamy jeszcze opcję lean left, tyk i lean right. Tak na marginesie, jeśli ustawicie jedną, to już później ten aktywator Wam się wyłącza, tutaj macie opcję ustawienia dwóch rzeczy przy danym aktywatorze. Mamy jeszcze toss, czyli podrzucić i mamy heel clap, czyli usłyszę klaśnięcie. Więc pracujemy na docie. Ja sobie ustawię when dot shake. A dlaczego od tego zaczynam? Dlatego, że właśnie bardzo często jest tak, że nauczyciele naprawdę no, chcieliby, żeby dzieci obchodziły się sprzętem delikatnie. Więc ja popatrzę, co robię. I zachęcam Was do tego, żebyście też sobie na początku ustawili to u siebie na tablecie. Z opcji światła wybrałam sobie all lights, czyli wszystkie światła będą czerwone. Wchodzę sobie na opcję sound, czyli pomarańczowe bloczki. I mamy taką kategorię, która się nazywa weird, czyli dziwne. Popatrzcie, tutaj też mamy opcję dash i dot. Musimy sobie zmienić na dot. No i dot będzie wydawał jakiś dźwięk. Ja sobie wybiorę na przykład ajajaj. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Kiedy potrząsnę dotem, to on powinien wydawać jakiś odgłos. No i teraz uwaga. Mimo tego, że nim potrząsam, muszę pamiętać, że jakikolwiek program, żeby odpalić, muszę uruchomić tu. Czyli ja po odpaleniu tego programu zieloną strzałką jeszcze go tak jakby w 100% nie uruchomiłam, bo popatrzcie, nie dzieje się tutaj nic. I dopiero w momencie, kiedy potrząsnę dotem, to program się w pełni uruchomi. Czyli on tak jakby z jednej strony działa, ale ma odroczoną reakcję. Zawsze przy tym panelu, który tutaj jest, pojawia się, gdzie w danym momencie znajduje się program. To może być też podpowiedź w momencie, kiedy Wam się będzie sypał program i nie będziecie wiedzieli, co się dzieje, to trzeba patrzeć za tą zieloną strzałką. I już na początku mówię, to jest taki dobry sposób na to, żeby dzieciaki wprowadzić do pracy z dotem. Dlatego, że ja na przykład bawię się w taki sposób, że daję dzieciom dota i proszę, żeby go sobie podawali bardzo delikatnie, bo on nie lubi potrząsania. Bo jest delikatny, jest malutki, delikatny, dot kropeczka nasza ma. Więc proszę, żeby podawali go sobie tak, żeby nic mu się nie stało. No więc on sobie idzie, jedno dziecko. Popatrzcie, nic się nie dzieje, jest cały czas zielony. Ale drugie dziecko potrząsnęło. No i jednak się zasmucił. Jednak się zasmucił. No i jednak jest czerwony. Chciałabym, żeby się zrobił znowu zielony, żeby kolejnemu dzieciakowi nie było smutno. Popatrzcie, Go Star nam nic w tej sytuacji nie daje, więc muszę sobie ustawić, na przykład, żeby się zmienił na zielony znowu, ale na przykład po jakimś czasie, zwykle 2 sekundy wystarczy. No i teraz znowu podaję, robię to bardzo delikatnie, nic się nie dzieje, brawo, świetnie, świetnie Stasiu, udało się, podaję dalej. Pięknie, Karina, udało Ci się to zrobić. No, komuś się nie uda. Popatrzcie, wróci nam do światła zielonego. I teraz, dlaczego mówię o takim rozwiązaniu? No dlatego właśnie, żeby dzieciakom w taki sposób dać do zrozumienia, że muszą się z nim obchodzić delikatnie, ale uwaga! Może się okazać też tak, że macie taką grupę, w której po prostu wręcz to łupanie tym dotem, to będzie właśnie główna frajda i wcale ktoś nie będzie miał potrzeby. Więc naprawdę trzeba bardzo
tak jakby nobilitować to, że udało się tego Duda przekazać, bo wtedy faktycznie będzie to, albo na przykład sukces tego zadania będzie w tym, że się uda tego Duda przeprowadzić tak, żeby było jak najmniej tych wstrząsów, bo to będzie na przykład taki test na opiekuna robota. Więc to może być taki pozytywny bodziec. W przypadku Dasza, tam jest taki aktywator, który się nazywa Picked Up. Ponieważ bardzo często dzieci łapią Dasza w taki sposób, go bardzo intensywnie podnoszą. No i niestety ta główka też jest delikatna, więc podobną aktywność można zaproponować na początek właśnie przy użyciu tego aktywatora. Słuchajcie, co trzeba jeszcze dzisiaj wiedzieć? Tutaj mamy taki, z lewej strony mamy takie trzy kreseczki. Kiedy klikniecie sobie na te trzy kresy na tablecie, to rozwija Wam się takie menu. Pierwsze menu to puzzle, drugie to moje projekty i trzecie to Create New. Create New pozwala nam na to, że kiedy stworzymy sobie jakiś projekt, a takie projekty będziemy dzisiaj tworzyć, że od razu zapisuje się one na Waszym tablecie. To jest o tyle istotne, że potem nie musicie układać projektu od nowa i jeżeli to jest właśnie taki projekt, który nie wymaga aktywności stricte dzieci, tylko Waszej, to wtedy odpalając robota już macie to w tablecie, odpalacie tylko sobie odpowiedni projekt. Więc klikamy sobie jeszcze raz na tą opcję żółty kreseczek. Wybieramy sobie Create New. Blank Project, czyli pusty projekt. Tutaj zwykle się dopisuje jakaś nazwa. Ja sobie numeruję projekty. Ale nie jest to potrzebne. Was zachęcam, żebyście sobie dzisiaj nadawali nazwy, bądź numerowali. Na przykład prawda i fałsz. Daję idź i create. Czy u wszystkich są jakieś przerwy? Dlatego, że nie wiem, czy to kwestia u mnie internetu, czy czegoś, co się dzieje u Was. Bo czasami jest tak, że komuś internet szwankuje. Okej, czyli jeżeli u innych jest okej, to znaczy, że nie jest to kwestia mojego internetu. Czasami jest tak, że na przykład podpięcie bezpośrednio teraz okej. Słuchajcie, a nie idzie u Was jakaś burza? Zawsze jak prowadzę webinary, to gdzieś jest burza. Dobra, jeśli coś trzeba będzie powtórzyć, to po prostu dawajcie znać. Słuchajcie, czyli wybieramy sobie ten Create New, tworzymy sobie ten nowy projekt, on się będzie nazywał Prawda Fałsz. I taka prosta propozycja. Popatrzcie, wybieramy sobie bloczek startowy, zmieniamy sobie oczywiście na naszego Dota, ale to nie oznacza, że nie można tego zrobić z Daszem. Po prostu mi ze względów technicznych jest łatwiej Wam to pokazać. I popatrzcie, mogę sobie wybrać dwa razy ten bloczek startowy. Tak? Czyli tak jakby wniosek jest taki, że jestem w stanie uruchomić kilka aktywatorów. I teraz ja będę chciała, żeby DOT się określał w jedną lub w drugą stronę, czyli będę miała bloczek lean left, a tu będę miała bloczek lean right. Popatrzcie, co się stało z tym bloczkiem lean left. On jest wygaszony, ponieważ tym sposobem unikamy sytuacji, w której robot miałby reagować na ten sam bodziec na dwa różne sposoby. Słuchajcie, będę chciała, żeby on się zaświecił w określony sposób. Gdzie muszę wejść? Gdzie muszę wskoczyć? Kto już wie? Light, świetnie. Dokładnie. Wyciągnijcie sobie ze światełek wszystkie światełka zielone i wszystkie światełka czerwone. Czyli all lights. Kiedy w lewo, to będzie czerwone. A kiedy w prawo, będzie zielona. Słuchajcie, a teraz chciałabym, żeby przy tej złej odpowiedzi wydał jakiś odgłos, który będzie ewidentnie głosem niezadowolenia. Czy któryś Wam przychodzi do głowy?
który by pasował. Przeglądnijcie, posłuchajcie u siebie. Który byłby taki, że będzie to dźwięk średnio zadowolony, który obstawiacie, taki będę wyciągać. Ktoś ma jakiś typ? Squeak. Gdzie mam szukać squeak? Weird? Okej, zaraz będziemy odpalać, niech będzie. A jakiś dźwięk, który będzie dźwiękiem pozytywnym? Jaki dźwięk by wam tam pasował? Okej. Sounds. Say. Okej. No dobra. Co robię? Oczywiście paruję sobie mojego robota. Paruję sobie mojego robota. No i po uruchomieniu programu on będzie czekał na jakąś reakcję. I teraz na przykład będzie taka zagadka z kategorii prawda, fałsz. Czy Polska wygrała mecz z Japonią? I dzieci już wiedzą, że tak, więc będzie się musiał obrócić w prawo. Nie. Popatrzcie, zielony powiedział tak, tak, tak. Czy Japonia wygrała mecz z Polską? Widzimy? Czyli w jedną będzie tak, w drugą będzie tak. Słuchajcie, to jest tylko jedna z propozycji takich aktywatorów, ponieważ w tym momencie tak naprawdę aktywatorami może być też ten przód, tył, mogą być guziczki, na które w określony sposób zareaguje robot. Wszystko kwestia tego, w co chcecie to opleść i w jaką opowieść w toku zajęć. Natomiast chcę wam pokazać, do czego służą aktywatory. Dokładnie w ten sam sposób możecie podziałać, jeśli chodzi o Dasha, dlatego że możecie mu zmienić te aktywatory, które są tutaj. No i Dash będzie na przykład reagował na coś w określony sposób, czyli na przykład kiedy klaśniemy mu w ręce, bo jest to prawidłowa odpowiedź, to on będzie w taki sposób reagował. Czyli mamy program Prawda Fałsz. Słuchajcie, czy na pewno wszystko słychać? Wszystko jest ok? Dobra, super. Powiecie, ja mam zawężony obraz, widzę tylko swój tablet, mam tablet jeden tu drugie i po prostu muszę, słuchajcie, kątem oka. Wydaje mi się, że opcja zdecydowanie do wykorzystania podczas zajęć, no ale dzisiaj mamy podróże po Polsce. Pozwólcie, że pokażę wam taki króciutki materiał z zajęć w jednej ze szkół, w której jestem trenerem. Słuchajcie, opa, zaczynać. Słuchajcie, na dowód, że się da. Może, żeby wyjaśnić. Scenariusze podróży po Polsce, bo ja go za chwileczkę dokładnie z wami omówię, efektem finalnym tego scenariusza jest coś takiego.
No i wydawałoby się proste. Z perspektywy obserwatora wszystko jest dość klarowne, można by rzec, ktoś by tak powiedział. Natomiast w scenariuszach podróży po Polsce zabawa polega na tym, że jak sobie wejdziecie, już słuchajcie, nauczyciele, scenariusz wędrówki po Polsce, to jest ten scenariusz, a macie podane, co potrzebujecie i zabawa polega na tym, że witamy uczniów zagadką, która jest tutaj podana. Można ją nagrać w dół, tak jak ja to zrobiłam dla Was. Wprowadzamy sobie taką dużą mapę, jaką można sobie pożyczyć z pracowni przyrodniczej albo z innej, albo od pań z innej sali, ale zwykle te mapy już są, taką naprawdę dużą. Wprowadzamy sobie pojęcia dotyczące samej mapy, a następnie uczniowie dostają załącznik numer 2. Załącznik numer 2 znajduje się tutaj. W załączniku ukryte są zagadki. Możemy podzielić dzieci na grupy. Słuchajcie, mamy zagadki. Dzieci odgadują, co to za miasta. Od Warsa i Sawy, nazwa miasta tego, w jej herbie syrena z nurtu wiślanego, tam pałac kultury zawadza o chmury. Odnajdują miejsca, w których znajdują się te miasta, które odgadli, a następnie szukają tych punktów na mapie, na tej dużej mapie, tak jak widzieliście na filmiku. No i słuchajcie, no wydawałoby się proste, no bo tam przyjechał ten robot, wszystko jest FIFA, Rafa, wszystko gra. Natomiast ta część, która związana jest z programowaniem, polega na tym, że uczniowie ustawiają sobie na punkcie startowym Dasha, następnie na dużej mapie, no to pokazuję, na dużej mapie tak jak tam znaleźli, odmierzają sobie odległości taką wielgaśną linijką, więc trzeba jeszcze mieć taką wielgaśną linijkę bądź metr. Czyli z małej mapki przychodzą na mapkę dużą, znajdują sobie tam gdzieś ten Kraków, Warszawę, mierzą odległość między tym a tym punktem, a następnie w aplikacji Blockly ustawiają taką funkcję. I słuchajcie, ten program można zapisać, ale to nie będzie potrzebne, dlatego że wszystko zależy od tego, jaką będziecie mieli mapę. Więc bardziej chodzi mi o mechanizm. Ja sobie wyrzucę to, co miałam. I teraz, jak myślicie, jakie bloczki nam będą potrzebne do tego, żeby zaprogramować trasę Dasha po Polsce? Gdzie trzeba zaglądnąć? Mhm. Świetnie, Ewa. Dokładnie, w Drive. I słuchajcie, nie robimy nic innego, jak wyciągamy sobie bloczek Drive forward, czyli do przodu. I teraz to jest to, o czym wspominałam wcześniej. W opcji do wyboru mamy odległości od 10 do 100 cm, czyli Dasz jest w stanie przejechać przy jednym zaprogramowaniu 100 cm, czyli metr. Mamy opcję również dostosowania mu prędkości.
Od bardzo wolnej, tak, do szybkiej. Pewnie, kiedy działaliście w Go, idziecie odkryły funkcję tempa, to zwykle chciało, żeby wszystko jeździło bardzo szybko, ale z perspektywy tak naprawdę ruchu, im szybszy ruch, tym on mniej precyzyjny, przynajmniej z perspektywy Go. Tutaj zwykle ten normal jest ustawiony w domyśle i w zależności od tego, jaką zmierzycie odległość między Krakowem a Warszawą, taką zaplanujecie tutaj, zwykle to jest tam w zakresie, w zaokrągleniu do 10 to musi być, i ustawiacie tą odległość na tym pasku. Co jest jeszcze istotne, to jest właśnie to, do czego można przygotować się wcześniej poprzez tą zabawę z kropkami. Czyli sama obsługa tych odległości, tak jakby opomiarowania, może być wprowadzona wcześniej w formie zabawy. No i wprowadzamy sobie ten bloczek ruchu. Następnie chcieliśmy, żeby wrócił albo pojechał jeszcze gdzieś tam dalej, załóżmy w stronę Poznania lub gdzieś indziej, to wtedy będziemy musieli dodać sobie obroty. W obrocie, na przykład w lewo, popatrzcie, mamy opcję ustawienia kąta, pod jakim on się obróci. I teraz oczywiście dzieci muszą być w jakimś poziomie świadomości kątów. Zaraz powiem, jak można się tymi kątami też jeszcze pobawić, żeby to dzieciom ułatwić. Ale ta miarka tutaj jest dość taka klarowna, więc znowu będzie piękne pojęcie szacowania, jak myślisz, w którą stronę powinien odbić. No oczywiście, będą dzieci, które jakby mogły, to by łapnęły go za głowę, obróciły i on wyjechał dalej. No ale nie do końca nam o to chodzi. I tak naprawdę zrealizacja tego scenariusza opiera się głównie na pracy z bloczkami z opcji Drive. Co można zrobić jeszcze? Jeśli dzieci sobie będą dobrze radziły z tą obsługą, to wtedy wykorzystać to, że dojeżdżacie z Krakowa do Warszawy i nagrać informację o Warszawie. Jupi, dojechałem do Warszawy. Wtedy dodatkowo dorzucicie tutaj bloczki dźwięku, które będą informowały nas o tym, na jakim jesteśmy etapie podróży. Ale być może pojawia się u Was gdzieś takie niedowierzanie, jak to jest z tą dokładnością w działaniu Dasha. Więc ja to sprawdziłam dla Was. Popatrzcie. Tak, już Jarek się do tego odniosę. Popatrzcie, co zrobiłam. Ustawiłam sobie... mam mój czat zasłonił. Słuchajcie, ustawiłam sobie, przygotowałam sobie miarkę. I tak naprawdę to są takie aktywności, które też możecie zrobić z dziećmi na samym początku. Ustawiłam sobie tak jakby czoło Dasha na samym początku miarki i po prostu wpuściłam go w wersję ruchu 50 cm. Popatrzcie. O, słuchajcie, w zasadzie dokładnie noga Dasha kończy się tam, gdzie 50 cm. Więc naprawdę można przyjąć, że to są dość dokładne pomiary, wbrew pozorom. Więc warto też to dzieciom pokazać. Można pobawić się też w taki sposób, że rozkładacie sobie różnego rodzaju tasiemki albo na przykład kleicie sobie taśmą papierową różnego rodzaju odcinki i właśnie prosicie dzieci o oszacowanie, jaka to będzie odległość, jaka to będzie długość odcinka, wprowadzając już dzieciom fundamentalne pojęcia z zakresu matematyki i dzieciaki mogą przyklejać karteczki w grupach, jak im się wydaje, jaki to będzie długi odcinek, a następnie zaprogramują robota tak, żeby mierzył te krótkie odcinki. Odpadnie nam ciężar obrotów, który jest jeszcze też na początku problematyczny, a będziemy mogli wykonać miarę. Ale a propos kątów i tego, o czym mówi Jarek, te kąty wymagają naprawdę systematycznego i dość łopatologicznego wprowadzenia od początku. Pewnie niejednokrotnie podczas aktywności z dzieciakami mieliście sytuację, że w momencie, kiedy wchodziło do ich ruchu i kiedy oni mieli wykonać obrót o 90 stopni, to jeszcze to jakoś szło, zwykle się myliła prawa z lewą,
ale w momencie, kiedy na przykład grając Cody Robi, mieli obrócić robocikiem i nie byli to oni, a jeszcze zmieniła się perspektywa, to już zaczynało się schody. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby jak najwięcej aktywności praktycznych z dzieciakami przerobić. Czyli sytuacje, w których Wy prosicie dzieci o to, żeby one się obróciły o 90 stopni. W lewo, w prawo. Zaczynamy od tych prostych rzeczy. 90 stopni, 180, 270, dopiero potem 360. W wersji praktycznej z dziećmi. 45 i w opcje pośrednie zdecydowanie później. Ale co można zrobić, słuchajcie, co można zrobić z robotami? Już pokazuję. Ponieważ tam widzieliście taką opcję, gdzie ustawialiśmy kąt, czyli ten bloczek Braille, gdzie ustawialiśmy kąt. Ja zaprogramowałam Dasza w taki sposób, że ustawiłam mu właśnie 360 stopni, co nie oznacza, że nie można ustawić mu tylko 45. Taśmą papierową dokleiłam do tyłu biednego Dasza, tam gdzie ma sensory z tyłu, zwykłą taśmą, taki pisaczek pędzelkowy, bo on ma miękką końcóweczkę i łatwo się przesuwa. No i zobaczcie, jak to jest. 360 stopni. No i co? Nie wkręci dzieci. Możecie na różnych kartkach rysować, ile wynosi dany kąt. Takim obrazowym sposobem dzieciaki szybciutko to załapią. A macie tam funkcję taką automatyczną. I go kręci, no właśnie. Znaczy, ja sama powiem Wam szczerze, że można oczywiście to jakoś montować, ale naprawdę zwykła papierowa taśma wystarczy. I popatrzcie, jakie piękne wprowadzenie do tego, żeby rysować z dzieciakami figury. Koło wychodzi tu bajecznie. Przy kwadracie jest nieco trudniej, bo tam dochodzą obroty i on będzie tak ogonem majdał jeszcze dalej, więc już taki kwadrat nie wyjdzie. Ale jak dzieciom pokażecie takie koło, to potem prowadzenie robota, chociażby na dotcie, w ruch od punktu do punktu, czyli to, co próbowałam Wam wcześniej zasugerować, tak, żeby powstał kwadrat, nie będzie już wcale trudne. O czym myślę? Przy okazji moja stopa, słuchajcie. Patrzcie, ten sam wariant, który był na początku, czyli taki, który ta sama miarka, ta sama aktywność, na powstał kwadrat. Ciekawa jestem, czy wiecie, jak ustawić krótki program, żeby stworzyć kwadrat. Chwila dla Was, spróbujcie zastanowić się, jakie ruchy musicie wykonać, jakie ruchy musiałby wykonać Dasz, żeby narysował, żeby stworzył kwadrat. Jak myślicie? Jeżeli on będzie zaczynał w takim punkcie, jak tam pokazałam, co musi zrobić najpierw? Jaki bloczek wyciągamy? Wyciągamy forward, czyli ruch do przodu. No i teraz znowu kwestia tego, jak duży ma to być kwadrat. Możemy przyjąć, że będzie miał bok 50. Co się dzieje następnie? Mhm.
Łuczyk pojechał do przodu. Na razie mamy jeden bok. Turn left. Mhm. Jakiś obrót. Czyli... Słuchajcie, i teraz turn left. Efekt będzie taki, że pojedzie sobie tu prosto, obróci się w lewo. Ale jak damy turn right, też będzie ok. Nie ma problemu. O 90 stopni. No i fajnie, Jarek już tutaj wrzucił informację, że czynność tą, zauważcie, powtarzamy 4 razy. Gdzie znajdziemy opcję powtórz? Ewa, co u ciebie nie, bo nie wiem, czy u ciebie nie mają dzieci problemu z kątami, czy bo nie wiem, do którego przyczepić wątku. U mnie nie. A przy okazji szukamy, słuchajcie, bloczka, który powtórzy nam czynność 4 razy. Wiecie, gdzie jest bloczek? Funkcje. Nie widzę funkcji. Kontrola, dokładnie. Słuchajcie, w opcji kontrola. I teraz popatrzcie, te bloczki są troszkę inne, dlatego że one mają takie łapki. Te łapki powodują, że jak chcemy coś w nie wrzucić, one się będą rozszerzać i łapać nam pozostałe bloczki. Krokodylek, dokładnie. I zmieniamy opcję na 4. I dokładnie tym sposobem uzyskacie to, co widzieliście na filmiku. Oczywiście możecie rysować kwadraty duże, małe, większe, mniejsze, do tego prostokąty, wtedy już nie 4 razy, bo czynność się będzie powtarzała 2, bo będziecie mieli dłuższy bok, krótszy i potem znowu analogiczna sytuacja. Ale zwróćcie uwagę, że bardzo często wprowadzając dzieciom figury, mówiąc o wielokątach, mówiąc o takich sytuacjach, maglujemy po 40 razy z dziećmi te właściwości, szczególnie przy prostokątach to jest zauważalne, a jest to fantastyczna aktywność do tego, żeby między innymi utrwalić z dziećmi pojęcia związku z figurami i pięknie wejść w między innymi obrazy pól i obwodów, figur, nawet bardziej obwodów niż pól jeszcze. Do pól to się zdecydowanie mata i zapełnianie przydaje. Natomiast przecież dasz może być punktem wyjścia. Możecie wyrysować na macie figurę, bo bloczki też mają określoną długość, czy na dotcie. Ułożyć, następnie zapełnić kafelkami pole tej figury i pięknie wejść w pojęcia geometryczne. Tej opcji wam nie daje Go, bo Go jest jednak ruchem sterowanym, ruchem przypadkowym. Natomiast tu wszystkim rządzi program w tej sytuacji i może to być fantastyczny punkt wyjścia. Zresztą w scenariuszach lekcji jest taki scenariusz, który się nazywa 4 kąty, robot piąty. I właśnie w tym scenariuszu zabawa polega na przesuwaniu obiektu i rysowaniu tej opcji właśnie po określonym kącie. Rzucam ten scenariusz tutaj. Słuchajcie, przeglądnijcie sobie chwileczkę ten scenariusz. Nie ma...
Musiałam pobiec po słuchawki. Dobra. Nie, brak łączności. Jarek, tylko musiałam namierzyć słuchawki, bo mój mały kibic już tam, no i taki mały, ale dość sporawy wrócił do domu. I wtedy słuchawki zdecydowanie pomagają. Słuchajcie, w tym scenariuszu, który jest w tym właśnie cztery kąty robot piąty, właśnie macie taką zabawę z Daszem, który rysuje kąty. I nie wiem, czy mieliście okazję pracować, z kątomierzem już z dzieciakami w klasie trzeciej. Ale ja, kiedy też miałam okazję pracować ze starszymi dzieciakami, to okazało się, że gdzieś tam w tej czwartej klasie, chyba troszkę ze względu na pęd, umyka wbrew pozorom sam fakt obsługi kątomierza. I okazuje się, że dzieci go tam śmiesznie odwracają, gdzieś go przykładają nie od tej strony, od której powinny, a być może właśnie wprowadzenie go w takiej formie zabawy spowoduje, że dzieciaki wbrew pozorom szybciej sobie z tymi kątami poradzą. Jarek, już łączność jest, tak? Dlatego zależy mi, żeby dzisiaj podczas tego webinaru zebrać takie informacje, które już macie gotowe w formie gotowych narzędzi, ale czasem ze względu na nas będzie emocje nawet związane z samym programem. Jakoś tak zabrakło chyba momentu, żeby się przez to przegryźć. Popatrzcie, ile pomysłów na montowanie pisaka przy robotach. A ja jeszcze, jak patrzę sobie zawsze na te wyklejane trasy, to mi się też podoba taka opcja, w której wyklejamy trasę, tak? Albo i mamy zaprogramować przejechanie Dasza po tej trasie, stricte. Ale podoba mi się też taka opcja, w której dajemy dzieciom taśmę, która ma na przykład 2 metry i prosimy o zaplanowanie labiryntu, po którym pojedzie sobie Dasz. Każdy labirynt ma mieć 2 metry, no bo tyle mają dzieci taśmy, ale ułożenie ścieżek tego labiryntu będzie zależało od nich. Więc też wydaje mi się, że opcja jak najbardziej do zrealizowania. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę przy podstawie w bloczkach. Tam nie ma szaleństw. No i wbrew pozorom, podróże po Polsce troszkę obiły się o kąty i o podróżowanie i samą obsługę aplikacji Blokli. Natomiast to naprawdę nie jest specjalnie trudny scenariusz, a jest tak opisany, że Ewa, czego brak? Słychać, widać? Już powinno być wszystko okej. Struktura tego scenariusza, który jest zaproponowany w formule podróży po Polsce, jest teraz tak po zapoznaniu z aplikacją Blokli, wydaje Wam się realna do przeprowadzenia? Ja muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę jeden z moich chyba najbardziej ulubionych scenariuszy. Dlatego, że jest bardzo, w bardzo przejrzystej formie napisany. Nomen omen przez Monikę, która też jest naszym trenerem.
I czasami jest tak, że nie przegryzamy się przez te rzeczy, które gdzieś tam są pod ręką. Próbujemy generować masę innych rzeczy, co nie zawsze jest możliwe ze względu na różne czynniki. Czasami się przez to zniechęcamy. A wbrew pozorom, proste rozwiązania czasem najlepsze. No i teraz popatrzcie, jak sobie też radzą osoby w szkołach. Popatrzcie, tutaj jest labirynt wyklejony taszmą. Na płytkach, najzwyklejszych płytkach, i dzieciaki szacowały odległość, w jednej grupie mierzyli, tak, żeby on całą tą trasę labiryntu przejechał. Dodatkowo w różnych punktach były rozłożone bloczki, które miały wywoływać określoną reakcję, czyli na przykład, kiedy Dasz dojeżdżał do Dota, to miał się z nim przywitać, kiedy na trasie spotykał samolot, to właśnie taki dźwięk miał wydać. Tutaj był zakaz wjazdu, więc jeżeli tutaj trafiły, to dzieci musiały cofnąć robotem. No i klasy trzecie zwykle sobie z tym zadaniem naprawdę nieźle poradziły. Klasy pierwsze działały jeszcze w go, po prostu działały jeszcze w go. I też nie było w zasadzie większego kłopotu. Natomiast słuchajcie, parę takich inspiracji na to, jak sobie poradzić jeszcze z tym, co macie tam gdzieś w zestawach. No bo jak pewnie wiecie, w waszych zestawach jest jeden spychacz. Ale to nie oznacza, że jak jest spychacz, to świat się wali. No bo tak jak mówiłam, tak Ewa, masz rację. Ale tak jak mówiłam, spychacz jest istotny tak naprawdę w momencie, kiedy z maty próbujecie lub z podłogi przesuwać jakieś drobne elementy. Ale kiedy będziecie przesuwać kubeczki, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podziałać z nimi bez użycia absolutnie spychacza. Ale ponadto to nie oznacza, że spychacza się nie da stworzyć. Nie wiem, czy w ogóle zaglądaliście gdzieś tam po cichu, wierzę, że zaglądaliście do pudełek z akcesoriami. I słuchajcie, w pudełku z akcesoriami macie sporo takich gadżetów, które Wam się naprawdę mogą przydać. Między innymi są takie zaczepy. Te zaczepy montuje się u Dasza. Dota też można z przodu. Oczywiście wszystko na klik. Tak, tutaj. I tu z przodu możecie przyczepić albo tak, jak wymyśliło moje dziewczyny, albo jak macie takie płytki w klockach, które służą do budowania domku, które są płytką taką bazową i dopinacie wtedy sobie taką płytkę z przodu. I już macie spychacz. Temat się kończy. I problem się kończy. Więc to są takie łączniki, które, do których można dopiąć każde Lego, hobby. Więc tego też troszkę się pałęta po szkołach, albo po prostu trzeba się uśmiechnąć do dzieci, żeby przyniosły coś ciekawego. Dodatkowo w waszych zestawach, słuchajcie, muszę na moje, tak, z kategorii na moje wyciągnięcie ręki, przyciągnąć kolejne. Aha. Dodatkowo w waszych zestawach jest. Oho. Słuchajcie, jest taki łącznik. Tak. To jest też taki łącznik, który można przypiąć z tyłu Daszowi do ogonka. I można mu tutaj przyczepić na przykład przyczepkę, taką z gotowego zestawu, bądź inną, której on będzie, dzięki czemu będzie mógł ciągnąć różne rzeczy. Niektórzy też przypinając ten bloczek z tyłu, znaczy ten zaczep, tutaj umieszczają pisak. Wtedy on musi być troszkę węższy, ale jest to do zrobienia. Albo na przykład kredę. I wtedy bawiąc się Daszem w terenie, możecie rysować jego trasę. Więc to jest też taki zaczep, który się może przydać.
ale ja wykorzystuję go jeszcze w nieco inny sposób. Zaraz Wam pokażę. Pamiętacie, jak mówiłam o aktywatorze, który polega na oglądaniu, na tym, że możesz sobie dasz i doc spojrzeć w oczy. No to właśnie dzięki tej opcji możemy pobawić się tak. Ha, to jest szybki filmik, słuchajcie. Puszczę jeszcze raz. Słuchajcie, przyczepiam do głowy Dota. Zawsze. O tak. W taki sposób. Ja go powiesiłam tutaj na sznureczku. Wyglądał tak. Tak na marginesie, słuchajcie, też prezentuje się teraz uroczo. I na tablecie wygląda to w taki sposób, że klikam sobie bloczek, kiedy dasz, popatrzcie, tutaj na samym końcu mamy właśnie C dot. Kiedy zobaczy dota, to zareaguje w określony sposób. W tej sytuacji miał akurat wyrzucić kulkę. Tak? Czyli kiedy dasz zobaczy dota, to rzuci piłeczką w określoną siłą. No to co jeśli chodzi o tą wyrzutnię? Co jeśli chodzi o wyrzutnię? No to może tak. Wyrzutnia działa w taki sposób, że po ustawieniu określonej mocy robot wyrzuca piłkę, tak jak wyrzucił to przed chwilą. W praktyce wygląda to tak. Nie myślcie, próbowałam wcześniej. No faktycznie nie ukrywam, że spory ubaw w momencie, kiedy chcę, żeby on trafił w określone miejsce. Natomiast sami gdzieś tam wskazujecie, że zawsze zamontowanie tej wyrzutki jest takie oczywiste. Dlatego już śpieszę z wyjaśnieniem. Na wyrzutnie składa się kilka elementów. Mianowicie mamy taki zaczep pomarańczowy, taki zaczep zewnętrzną, też z bocznymi tymi, natomiast taki jedyny ze sterczącym bolcem. Do tego zaczepu przyczepia się niebieską część, tu spadają piłeczki, ona wchodzi na wklik. I do tego dochodzi taka czarna pałeczka, która wchodzi w ten zaczep, który jest na środku. No i zwykle do tego momentu problemu nie ma. Zwykle do tego momentu wbrew pozorom problemu nie ma. Natomiast problem tak naprawdę gdzieś tam tkwi w samym montażu i w samej tutaj zależności, która musi być zachowana. Teraz pokażę dlaczego. Tylko Wam pokażę to na zdjęciu i zaraz pokażę montując na docie. Słuchajcie, tą no, dajcie chwilę, przepinam rzeczy, coś mi się tutaj zawiesiło. Jak zwykle zresztą, jak to przepinam jakieś rzeczy, to się tak zwykle dzieje.
No słuchajcie, już jestem. Już jestem. Przepraszam, ale coś mi się tutaj zawiesiło. Okej. Tak, to się z mojej winy zacina. Słuchajcie, bo chciałam przełączyć zdjęcie, a mój komputer nie nadąża za moim sposobem myślenia. Więc to tak jakby moja wina techniczna 100%. Już nie jest podwójnie, już musiałam wyłączyć. Łącznie z tym, że się wysłałam. No ale chciałam wam pokazać, słuchajcie, na zdjęciu. No właśnie. Słuchajcie, w momencie, kiedy przyczepimy to cudo, dokładnie tak jest zamontowane, do ogonka z tyłu, to po pierwsze, trzeba bardzo dokładnie pamiętać o tym, żeby to mocno wskoczyło tutaj na zaczepy. Musi wskoczyć, boże, odwrót. Musi wskoczyć na zaczepy i tak, żeby tą niebieską częścią było do góry. Jeśli nie wskoczy w te zaczepy, to automatycznie nie będzie tam odpowiednio odbijać później tej piłeczki. Wbrew pozorom nie jest to też takie proste, dlatego że najlepiej wpinać te zaczepy jednocześnie. I tak jakby ta wpinka musi tutaj bazować u góry, żeby równo się ułożyła, bo tam są takie ząbki. I te ząbki muszą się znaleźć dokładnie. O, mam. Dobra. Tak? Jesteś. No i nie w tym tkwi problem, tylko popatrzcie, ta zapadnia, która jest, ona działa tutaj w efekcie ruchu głowy. No i ta druga część, która się tutaj znajduje, która się doczepia, ona ma takie skrzydełka. Ona ma takie skrzydełko. I słuchajcie, te skrzydełka, które są, one tymi skrzydełkami montujemy do dołu i teraz tam jest taka część na środku, taki plasticzek, który będzie powodował większe odbicie tego ruchu. I dasz ma na środku głowy taką kreskę, linię, która dzieli mu tą głowę po prostu. I teraz jak będziecie wpinać te skrzydełka, to jest bardzo istotne, żeby wpiąć je na wysokości tej linii. Tak, żeby tak jakby to skrzydełko oplatało tą linię. Bo to, i musi być oczywiście porządnie wpięte. Bo to powoduje, że ta zapadnia będzie działała w prawidłowy sposób. Dlatego trzeba o tym pamiętać wpinając, bo bez tego nie będzie wam działał sprzęt. Jeśli umieścicie to skrzydełko za wysoko, efektem tego będzie to, że nie będzie doskakiwał, ta głowa nie będzie doskakiwała do tej zapadni, którą macie u robota. I tak naprawdę w tym tkwi cały problem związany z wyrzutem. Jak już sobie ją raz ładnie złożycie, już potem nie ma potrzeby rozpinania jej. No i wtedy sytuacja, w której chcemy, żeby robot celił i trafił do naszego punktu, jest już dość prosta. Oczywiście można pobawić się z dzieciakami w taki sposób, że będą trzy pojemniczki i będą trafiać za określone punkty do danego miejsca. Słuchajcie, doprowadziłam matkę.
wszystko, ale kłopoty mam dzisiaj. Słuchajcie, na jakim etapie ucięło? Czy widzieliście dokładnie, jak zamontować? Czy widzieliście dokładnie, jak zamontować wyrzutnie? Do linii głowy chociaż było, bo normalnie... Słuchajcie, coś przeciwko mnie dzisiaj ten internet. Wiecie, jaki to jest stres dla mnie, jak tutaj coś przerywa. A zanim ja się zorientuję, przełączę między tym wszystkim, to powinno być tak, że to powinien być taki alert, że to dzwoni do mnie, a ja was mogę dopiero przeczytać. I zwykle jak dochodzę do czatu, to okazuje się, że nie działa. No dobra, słuchajcie, ten montaż na pewno trzeba troszkę przećwiczyć. To jest coś, co się robi tak odruchowo. To jest podobnie jak z dzwonkami, że czasem jest tak, że te dzwonki wam nie... że wam te dzwonki nie sprzężają, dlatego że właśnie nie wklikniecie odpowiednio tych elementów, a to jest tak naprawdę źródło wszelkiego sukcesu. Przepraszam was za tą przerwę, no w sensie to jest tylko sprzęt, że czasami sobie tych dzwonków nie dopinacie do końca. Czasem jest też tak, że na przykład spychacz montuje się odwrotnie i finał tej opowieści jest też taki, że nie do końca on zbiera tak jak powinien, a on musi być tą szufelką do dołu, więc czasami to się w taki sposób, objawia. Ja mam nadzieję, że wy będziecie coraz częściej ten sprzęt wyciągać jednak z tego montażu, który macie w pudełeczku. Dodatkowo jest coś takiego jeszcze w zestawie. Są tak zwane uszy zajączka. Te uszy i ogonek. No i z tymi uszami i z ogonkiem zajączka to jest trochę tak, że to w zasadzie jest trochę bardziej element mam wrażenie obrazkowy, ale pokażę wam, do czego może posłużyć. Ponieważ korzystając z inspiracji, znajdziecie tam m.in. filmiki, które wykonała Ania Świć ze swoimi maluchami. I przez ten filmik, który zobaczycie m.in., nie będzie prawdopodobnie głosu, bo mam założone słuchawki, ale chodzi o motyw. A no właśnie, słuchajcie, mamy taką opcję, więc wtedy Dasz może pełnić rolę takiego zajączka. Ja jeszcze zawsze sobie myślę w kategorii Dota, który posiada wtedy takie uszka. I jak mu się doczepi te uszka, to słuchajcie, na przykład można sobie rozpiąć taki sznureczek liny, po której on będzie przejeżdżał. To też może być takie fajne urozmaicenie dla dzieciaków. Że na przykład spuszczamy Tarzana na linię i wtedy dodatkowo przy aktywatorze Dasz zareaguje na jego wykreślony sposób, bo jego można wtedy po prostu powiesić w taki sposób. Więc kwestia tak naprawdę tego, co wy myślicie z nimi do zrobienia. Natomiast jest tam jeszcze jeden filmik, który chciałam wam pokazać. A w sumie nawet dwa pomysły. Nie moje, ale warte dzielenia. Czyli zabawy, w których segregujemy sobie materiał, to bardziej pod go. I jeszcze to. On ma doczepiony pisak z tyłu. Tak jak wcześniej wam pokazywałam. No i dzieci planowały trasę, rysowałaś taka sinusoida.
w różnych kolorach. Wystarczy taki długi papier, arkusz papieru. Słuchajcie, wszystkie niezbędne linki macie wrzucone przeze mnie na czacie. Ale ja wam chcę tylko pokazać, że masa tego gotowego materiału jest dostępnego w naszych zasobach, w zasobach Wondera, więc wystarczy tak naprawdę taka odrobina woli, żeby się przełamać do tego, żeby właśnie to posłużyło jako takie narzędzie bardzo przyjemne. I co dodatkowo jeszcze daje nam Blockly? I o takim programie, który myślę, że w zasadzie na każdym webinarze ten program jest hitem, więc tyle wam mogę obiecać. Na każdym programie ten program jest hitem, właśnie dotyczy między innymi zmiennych i tego, gdzie jeszcze można sobie znaleźć coś, żeby sobie troszkę pracę z robotami usprawnić. Natomiast to pokażę po przerwie, więc mamy 19.30, 19.45 się spotykamy, przy okazji ogarnę tutaj techniczne rzeczy i jeszcze parę rzeczy takich związanych z programem, kto jeszcze nie doniósł tabletu, to szczególnie zachęcam, żeby ten tablet zabrał, bo faktycznie ten program nie jest taki łatwy do rozpisania, a jest bardzo przydatny i daje sporo możliwości. Więc jeśli to nie problem, to 19.45 spotykamy się po przerwie, ok? Super. I też już zbierajcie sobie w głowie pytania w razie czego. 19.45. Zobaczymy.
Czemu nie możemy wracać? Dobra, słuchajcie, powolutku będziemy mogli wracać. Ale zacznijmy sobie od takiego, no jeszcze króciutkiego filmiku. Mam nadzieję, że usłyszycie sobie dokładnie dźwięk. Ponieważ ja też działając z dzieciakami, szukam takich rozwiązań zdecydowanie ułatwiających życie. No i te aktywatory pozwalają nam na takie rozwiązania, które zdecydowanie przekazują w aktywność dzieciom pewne opcje. I ustawiając sobie aktywatory, co myślę, że już jest dość klarowne, jak to zrobić, możemy też zaproponować takie rozwiązania, że DOT, gdzie jest tutaj DOT, mój kochany? Że DOT będzie takim, jakby to ująć, joystickiem. O, to będzie dobre określenie. Czyli dzieci będą DOTem powodowały jakąś reakcję u Dasza. Zresztą zobaczcie. Pokażę jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, na co reaguje Dasz. Czy wiecie, jakie aktywatory zostały użyte? Macie jakiś pomysł? Jak to wyglądało z perspektywy robotów? Oj. Ach, czy wiecie może, co tam się zadziało i jak to można wykorzystać z perspektywy takiej edukacyjnej? No, widzę, że jesteście, tylko nie wiem, czy na pewno wiecie, o co dokładnie pytam. Interesuje mnie, czy domyśliliście się, na co reagowały roboty w oparciu o ten króciutki filmik i kto miał co ustawione. Czy może jesteście w stanie nazwać te aktywatory?
Czyli cisza oznacza brak pomysłu. Okej. Okay. Słuchajcie, jak to było zrobione? Oczywiście przypominam, że kiedy klikniecie sobie na te trzy żółte pola, możecie sobie stworzyć nowy program, Create New. Możecie go sobie nazwać na przykład sztafeta albo wyścig, wyścig poprawdę, co tam wymyślicie, to będzie. A całość polegała na tym, że wybierałam sobie dwa bloczki startowe, bo były dwa aktywatory. Aktywował cały program dot. W związku z tym zmieniam sobie dota. Tam był taki moment, zresztą popatrzcie. Że ruszam dotem. Dlatego aktywator nazywa się shake. A teraz popatrzcie dalej. Czy słyszycie, co to za dźwięk? Słuchajcie, jest taki aktywator, który nazywa się Hear Clap, czyli kiedy usłyszę klaśnięcie. I teraz ustawiam dwa takie aktywatory, czyli kiedy dot będzie poruszony lub usłyszę klaśnięcie. Następnie ustawiłam światła na potrząśnięcie czerwone. Nie naciskałam guzika, w ogóle nie było naciskania guzika. Było właśnie, może tak jak kładłam dłoń, to mogło tak wyglądać. Natomiast kiedy usłyszał klaśnięcie, to coś zamieniał na zielone. No i uwaga, dot tutaj pełni główną rolę. Natomiast popatrzcie, co ja robię. Wrzucam na reakcję negatywną, czyli tą czerwoną, bloczek, który każe Daszowi jechać do tyłu, a przy zielonej, to z czym się wyrwałam przed chwilą, żeby jechać do przodu. No i teraz siłą rzeczy przez taką reakcję spowoduje, że kiedy będę właśnie ruszała dotem, to Dasz pojedzie do tyłu. Muszę wtedy sparować dwa roboty. Przypominam, że po naciśnięciu plusika pojawią nam się, musimy mieć dwa roboty włączone i dwa sparowane na tym samym tablecie. To jest istotne. I efektem, jest mi to ciężko pokazać Wam tutaj trzymając, dlatego nagrałam filmik. Dlatego w efekcie, kiedy potrząsałam dotem, wtedy Dasz jechał do tyłu. A kiedy klaskałam, jechał do przodu. Dlaczego taka opcja? Dlatego, że ja bardzo często, kiedy dzieci rozwiązują jakieś działania, na przykład matematyczne, to proszę dzieci, jeśli się zgadzają, klasnęły w ręce, jeśli się nie zgadzają, podniosły rękę do góry. No i to może być taka propozycja, na przykład szybkiej takiej loteryjki na początek dnia z dzieciakami, kiedy ustawiamy sobie Dasza na polu start, ma on do pokonania na przykład trasę, odległość 5 metrów, w związku z tym tych ruchów co 50 musiałby wykonać 10. Mamy 10 bądź 15, jeśli chcemy tam dać sporą szansę dzieciom, żeby dotarł do mety. I jeżeli dzieci rozwiążą działanie, na przykład utrwalające dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, rozwiążą prawidłowo, to wtedy klaszczą dzieci rytmicznie w ręce i wtedy Dasz pojedzie do przodu, pokona jakiś odcinek. Jeśli źle, to dziecko, które ma dota, potrząśnie i tym sposobem Dasz wróci nam do wcześniejszego punktu. Rozwiązanie odpowiednio prawidłowo działa i poskutkuje tym, że dojdzie do mety. To może być taki dobry pomysł na to, żeby sobie sprawdzić z dzieciakami właśnie rachunki i taką sprawność. Ja z tego osobiście korzystam i naprawdę dzieciaki są zadowolone i podoba się to im podczas zajęć.
Natomiast podejrzewam, że wy korzystaliście już z dzwonków, bo zwykle one są kuszące i dzieci chcą coś w nich podziałać. Natomiast popatrzcie, jak możecie jeszcze wykorzystać Dota do pogrania. Ciekawa jestem, czy odgadniecie, co to za piosenka. No i jak? Próbujemy jeszcze raz? No jaka ta melodia średnia mi chyba wyszła? W sensie jest piosenka, taka piosenka, którą u mnie na studiach trzeba było. Aha, widzisz. Dokładnie jest Mimi Rere Do. Dokładnie tak to sobie idzie z perspektywy solmizacji. Wiecie, gdębili nas tym. O, matko, strasznie rozbudowane. Słuchajcie, jest Mimi Rere Do, Mimi Rere Do, Mire Mifa, Mire Mifa, Mimi Rere Do. Słuchajcie, siała baba mak, nie wiedziała jak. Ale faktycznie musielibyśmy zagrać trochę więcej. Ale słuchajcie, jak zadziać w tym zakresie? Otóż zabawa polegała na tym. Zmyłka tempa, tak? No zdecydowanie, słuchajcie, wolniej. Ale dlaczego tak? Dlatego, że tam musi być czas na reakcję. No i nie ukrywam, że mogłam rozpisać też więcej, a widzę, że mój filmik z 100 lat mi gdzieś uciekł. No ale słuchajcie, na czym polega zabawa? Ustawiamy sobie po prostu światełka w taki sposób, żeby DOT wydał nam określony sygnał światełkowy, obrazowy. I teraz dzwonki, które są w tonacji chromanaut, jeśli kojarzycie bum bum rurki, to one są dokładnie właśnie w tym zestawie kolorów. Xylo jest kompatybilne z chromanaut w zasadzie w kategorii pierwszych czterech dzwonków, ponieważ DO jest czerwone, RE jest pomarańczowe, MI i FA jest jasnozielone. No i tu mamy tą bazę. Tak? I te pierwsze dźwięki jesteśmy w stanie zagrać w taki sposób. No i tu potrzebowałam DO, RE, MI, czyli MI, MI, RE, RE, DO, SIĄ, BA, BA, MAK. Mamy, uwaga, MI, więc zmieniam sobie na światełka żółte. Ale z kontroli muszę tutaj wrzucić sobie jednak to mniejsze tempo. Bardzo wolnej doby. Ale słuchajcie, pojawia się problem, bo tam jest MIMI. W związku z tym to światło musiałoby świecić ciągle. Więc trzeba sobie tutaj dołożyć jednak ten moment wyłączenia światła. I potem dokładałam znowu światełko żółte, MIMI. Mieliśmy tak. Byłoby. I teraz można DOTA zaprogramować w taki sposób, żeby pokazywał, które światełko mają być, który kolor będzie mówił, jaki dzwonek trzeba
nacisnąć, bądź jaką nurką trzeba zagrać, ale wiadomo, że to dostosowanie tempa jest niezwykle istotne, bo dzieci potrzebują czasu na reakcję. W związku z tym bez tej opcji naprawdę zagrania w bardzo wolnym tempie zabawa się nie uda. No ale Dot może pełnić również formę rolę dyrygenta. Do bumbobrurek albo do dzwonków można sobie dokupić takie śpiewniczki na kolory z gotowymi nutami, no ale faktycznie tutaj zasób pozwala nam na zagranie tych dosłownie pierwszych elementów. Do zrobienia. No to słuchajcie, możemy powoli pokazywać hit. Jesteście gotowi? Ale myślę, czy tam jesteście. Ja w takim poświacie, słuchajcie, tabletu siedzę. Słuchajcie, do tej pory wszystko jasne, tak? No tak odbieram ten moment w postaci ciszy i uważnego słuchania. Nie bez przyczyny pytałam o tą liczbę diodek na początku. No i teraz będziemy odczarowywać troszkę zmienne. Ja bardzo lubię ten program. Zachęcam Was szczególnie, żebyście sobie faktycznie teraz zrobili opcję create new. Tak, czyli przypominam, to zdecydowanie warto zapisać, bo tu będzie trochę roboty. Create new. Jak zapiszecie, tak będzie. O matko, Jarek zaraz otworzę, bo wiesz, aż sobie skopiuję, słuchaj, z tego, ale chyba boję się otworzyć wersję, słuchaj, teraz, zdecydowanie, boję się. Ale już ją zapisuję sobie, wrzucam ją sobie, patrz, jak ją pięknie tu wrzucam w linki. Tu, popatrz, siała baba Mak, dokładam pod marchewkami. Jest. No dobra, wracam do tabletu. Słuchajcie, pamiętamy zmienne? Jest. Słuchajcie. Będziemy tworzyli taką sytuację, w której nasz dot będzie coś losowy. Na czym będzie to polegało? Z opcji zmienne, to jest przedostatnia opcja, bierzemy sobie pierwszy bloczek. Słuchajcie, róbcie to jednocześnie ze mną. Następnie naciskamy sobie na 0, które rozwija nam taką opcję rozwija nam taką opcję z kostkami. Wchodzimy sobie na kostki i teraz, jeżeli liczba będzie się znajdowała w przedziale od 1 do 6, bo tak działa kostka, przynajmniej standardowo. Popatrzcie, wprowadził nam się przedział od 1 do 6. To, jeżeli wypadnie 1, czyli wynik będzie równy 1, mamy. Straszne. To. Pamiętacie, gdzie było oko? Gdzie szukać światełek do oka? Pamiętacie, gdzie oko? Światełka, dokładnie. Wchodzimy na light i na końcu mamy to eye pattern. Wrzucam. Teraz wybieram sobie opcję All On i popatrzcie, co się dzieje. Mogę zaplanować, które światełka się będą świeciły, a które nie. Ja chcę, żeby świeciły się tylko te. Jolu,
Wiesz co, to ja na końcu na czacie skopiuję dokładnie te linki, dobrze? I teraz tak, wybrałam sobie, że jeżeli wypadnie jedynka, to oczko ma się zaświecić w ten sposób, ale liczb mam od 1 do 6, w związku z tym muszę sobie ustawić dla każdego warunki. Więc znowu dokładam, że jeżeli wypadnie dwójka, to się będą świecić te. I teraz uwaga, chwila dla Was, ponieważ ja ten program mam już w zasadzie gotowy, ale chciałabym, żebyście zobaczyli, czy faktycznie potraficie się z tym zmierzyć. Chciałabym, żebyście teraz zaplanowali wszystkie kropy do 6, tak, żeby każda konfiguracja wiązała się z zaświeceniem kolejnych dwóch światełek. Czarne to są wyłączone, białe to są włączone. Dobra, chwila dla Was w takim razie. Zaplanujcie sobie to dokładnie do końca. Okej, możemy. Ułożyliście resztę. Powinniście mieć dołożone do każdego. No to teraz, jeśli tak macie, to popatrzcie sobie za chwileczkę na link, który Wam rzucę i zastanówcie się, do czego on nam się przyda. Będzie na czacie. Jeszcze raz chwileczkę. Domyślacie się, co robimy właśnie. Jeśli się okazało, że mam usunięty jednak mój program, więc go dziubię razem z Wami. Okej. Okay. No słuchajcie, powinno to wyglądać tak, że mamy dołożone 6 opcji. Jeśli się wylosuje jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, a następnie ze światełek powinniśmy mieć konfigurację oczek. W takiej wersji wszystkie by się mi świeciły. No ale ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby się za każdym razem świeciła inna opcja. Teraz się mają świecić. OK. Teraz się mają świecić te. Muszę włączyć. Teraz raz, dwa, trzy, cztery te.
Musisz za każdym razem wyłączyć. No to wyglądają jak zęby takie. Czy myślę sobie to ręcznie ustawić? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, ok. Teraz będę się świecić te. No i na końcu zostaje na to. Zwróćcie uwagę, że przestawiło się też ustawienie tutaj, tu już nie mamy all, tylko custom, czyli nasze ustawione. No i słuchajcie, ja dodatkowo chcę, żeby DOT reagował na naciśnięcie guzikiem, bo wtedy dzieci mogą działać, więc stawiam sobie guzik i muszę sobie przepiąć mój program tu, bo chcę, żeby reagował na guzik. Szukam robota. Okay. Słuchajcie, teraz popatrzcie, on się, ja muszę zobaczyć sobie tutaj, czy wy na pewno widzicie go. Słuchajcie, ja mam świadomość, że to się będzie odbijać teraz. Niestety to jest taki mankament troszkę tutaj, tak, nawet jeśli odsunę, ale uwaga. Chciałam tylko zobaczyć, czy widzicie. Popatrzcie, popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli uruchomię program i nacisnę guzik, to w lewym górnym rogu pojawiła się ta nasza kropka, czyli nasza zmienna. Naciskam guzik. Wylosowała się czwórka i uwaga, no, chcę widzieć, czy, słuchajcie, czy jak widzę, to będzie lepiej. O, dobra, słuchajcie, muszę być bardzo blisko. Popatrzcie, zaświeciły się konkretne dwa światełka. Losuję dalej guzik. Widzicie, co się dzieje? Mamy. Słuchajcie, ten program powoduje, że nasz DOT się stał maszyną losującą. To, co wysłałam wam, w linku, to jest takie kółko. Jak sobie wydrukujecie w formacie A4, możecie sobie je doczepić na grudku, na taśmie, cokolwiek. Do Dasza pasuje również. Tak? I wtedy na poszczególnych częściach, a będzie ich 6, zapisujemy sobie na przykład liczbę do działania, które będzie potrzebne, albo regułę ortograficzną, nawet nie regułę, jak na przykład oskrzyską bądź u, zwykłe, i trzeba podać wyraz z taką literą. Albo mogą być poszczególne cyfry od 1 do 6 i to może być zwykła kostka losująca. Ale możemy bawić się też tak, że będą akurat litery, które wprowadzamy dzieciom i będziemy sprawdzać na głos wygłos. Na przykład. Bo tam, gdzie nam się podświetlą światełka, tam DOT wybierze element. Ale słuchajcie, to jest jedna opcja, no bo tutaj mamy oczka, światełka, którymi gnębiłam. Ale ja na przykład mam taki program, który się nazywa podsumowanie. Popatrzcie, jest dokładnie tak samo, a popatrzcie, tabletu wam nie pokazałam. Słuchajcie, on jest tak samo ułożony, tylko zamiast opcji z oczkiem mam dźwięki. No i teraz jak to wygląda w praktyce? Zrozumiałam, że... Słyszycie pytania? Chciałbym jeszcze popracować nad... Od dzisiaj wiem, że kodowanie to... Chciałbym jeszcze popracować nad...
mam nagrane dźwięki i pytania kluczowe do zajęć i na przykład w taki sposób mogę sobie podsumowywać zajęcia z dzieciakami. Tu mogą być pytania kluczowe do zajęć, tu mogą być hasła na początek spotkania, ponieważ na tym programie jestem w stanie tak naprawdę zaplanować każde działanie, które chcę wykonać z dzieciakami. Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić, ponieważ wprowadzając warunki zmienne, nasz DOT bądź DASH pełni właśnie rolę takiej maszyny losującej. Wy możecie zaplanować sobie tam więcej elementów, to znaczy na przykład od 1 do 10 i wtedy z większego zakresu będziecie sobie dzielić. Możecie podzielić też, 12 jest przeprzyjemny do podziału, możecie podzielić na 4 części, zmniejszyć troszkę zakres. Wszystko kwestia tego, do czego chcecie sobie to wpleść podczas zajęć i pomysłu, który wykorzystacie, ale jak się okazuje, te nieszczęsne zmienne, które się ukryły w tych bloczkach, wcale chyba nie są takie skomplikowane. Czy udało Wam się stworzyć ten program? I co? Chyba nie gryzie, nie? Nie jest źle. Nie jest takie trudne wbrew pozorom. A sami zauważcie, że na samym początku bardzo często mówiliście o tym, że używacie Go. Jarek, ale ten program będzie działał w momencie, kiedy odpalisz sprzęt. Zachęcam cię do tego, żebyś to sprawdził. Dlatego ta funkcja zapisywania projektów jest naprawdę tutaj wygodna pod tym kątem. Natomiast słuchajcie, co jeszcze macie w takim gratisie i bonusie, no bo pomysłów na wykorzystanie tego sprzętu może być jeszcze paręnaście. Ja mam świadomość, że już po takim czasie to mózg paruje, ale zachęcam Was do tego, żeby jak odpalicie sprzęt i będziecie mieli pod ręką Dasha i Dota, to słuchajcie, w tym panelu, który otwieraliśmy z tych trzech kreseczek, tam gdzie tworzyliśmy projekty, tam jest też taki magiczny bloczek, który się nazywa Puzzle. I ja bardzo zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali z tych puzzli, dlatego że puzzle to jest nic innego, jak taka interaktywna forma gry, która poprzez rozwiązywanie poszczególnych zadań otwiera Wam kolejne poziomy, nawet jest możliwość zdobycia takiego certyfikatu. Ale co jest najlepsze, tam mimo tego, że to jest w języku angielskim, to tak naprawdę macie wyizolowane bloczki, z których korzystacie i naprawdę nawet przy podstawach podstaw i odrobinie sprytu jesteście w stanie połączyć te bloczki tak, żeby ten program zadziałał i przejście tych puzzli powoduje w kolejnych etapach zdobycie tych punktów. Osobna plansza dla Dota, osobna dla Dasha, bo program na początku zapyta, czy chcecie grać Dashem czy Dotem. Przejście tych puzzli powoduje, że odblokowują Wam się gotowe programy, które wpadają Wam w tą paczkę programów, która się Wam tam rozwija. To oznacza, że będziecie mieli opcję odtworzenia tych gier, które tutaj stworzycie, a między innymi takie gry jak Gorący Ziemniak. I dowiecie się, jak stworzyć taki program, którym między innymi po którego uruchomieniu, jak dacie dzieciom Dota, to on będzie co jakiś czas wydawał dźwięk, też losowo. I dziecko, które ma w tym momencie Dota, musi go szybko podać dalej, bądź jest wylosowanym na przykład do odpowiedzi, bo nigdy nie będzie wiadomo, kiedy Dot ten dźwięk wyda. Można sobie tam też powstaje taki typ program, w którym tworzymy, robimy z Dota kule disco. Przy Daszu jest parę aktywności takich w formie wyścigów i gier. To można spokojnie próbować przejść z dzieciakami, ponieważ opcja tych puzzli jest naprawdę
bardzo intuicyjna i przez to, że te bloczki pozostałe są wygaszone, nie ma takiego ryzyka pogubienia się w tej opcji, a właśnie taką miłą nagrodą jest to, że przejście tych poziomów powoduje, że do waszej bazy na tablecie trafiają gotowe programy i gotowe gry, które możecie wykorzystać później podczas zajęć. Nie da się ukryć, że pokazywanie tego w momencie, kiedy wy nie macie sparowanego Dota i Dasha, jest troszkę bez sensu, bo faktycznie trzeba się przez to przegryźć. Natomiast zachęcam, bo bardzo często też do tej funkcjonalności się nie zagląda, a jest to taki naprawdę gotowy materiał, to można dać prywatnemu dzieciakowi do przećwiczenia i zobaczycie, że rozłoży to bardzo szybko. No a dla was jest to już właśnie baza programów, które macie na stanie do wykorzystania. Wiem też, mam, jestem też w posiadaniu takich informacji, że mają wkrótce powstać, znaczy one już powstały, ale jeszcze są niewydane, na wolnych licencjach, takie karty do robotów, takie jak poznaliście na szkoleniu, karty skreczowe, które właśnie będą z konkretnym programem do tworzenia z dzieciakami, do losowania, do zaprogramowania na robota. Natomiast Jezu, no mam nadzieję, że już nic nie zacina, słuchajcie, ale zanim długo finał. Słuchajcie, natomiast zachęcam was do zapoznania się z taką stroną, szczególnie do osób, które są anglojęzyczne, ponieważ Wonder wypuścił coś w formie takich wakacyjnych challenge'y, takie aktywności, które można sobie zrealizować w wakacje. Co tydzień wychodzi kolejna część. Co tydzień wychodzi kolejna część i tam po kliknięciu, jak sobie wejdziecie na tą stronę, którą wam podałam, po zjechaniu na dół macie taką opcję download. Po kliknięciu na download otwiera wam się taki plik, no anglojęzyczny, ale może angielscy się ucieszą. I popatrzcie, tam są takie karty, je sobie można też wykorzystać, wydrukować, ponieważ są pokazane bloczki. Dzieci mogą zaprojektować swoje karty. I są różne aktywności dodatkowe, które można sobie sprezentować. Jest już drugie wyzwanie. Ono z kolei związane jest z segregowaniem tutaj elementów, z propozycją na wykorzystanie kosza do trafiania, ale także takich aktywności off, nawiązującej tematycznie do robotów. Wydaje mi się, że to mogą być naprawdę takie ciekawe propozycje do wykorzystania podczas wakacji. No i mam nadzieję, że jak za niedługo się pojawią też te karty już takie dla was w języku polskim, to na pewno na stronie Mistrzów taka informacja się pojawi, więc będziecie mogli z tego korzystać. I nieco się oswajać jeszcze bardziej z tymi robotami, żeby faktycznie DOT wyszedł z pudełka, żeby akcesoria coraz częściej wykorzystywać w jak najbardziej kreatywny sposób podczas zajęć. Mam nadzieję, że będziecie się powolutku przez te scenariusze, które są na stronie. Natomiast ja, tak jak obiecałam, wrzucam zbiór linków z dzisiejszego webinaru. Bo Jola o to prosiła. I jeszcze te aktywności takie off, czyli maska, gdzie inspiracje, dyktando, pokoloruj. Wszystko to w formie zebranej już dla was na czacie. Op. Więc chwila na to, żebyście te linki sobie jeszcze pobrali i skompletowali, bo to myślę taka kwintesencja tych materiałów z dzisiaj.
I słuchajcie, ja myślę, że tak naprawdę to jest taka już zbieranka informacji, które są. Mam świadomość, że pewne rzeczy trzeba będzie przetrawić, przetestować w momencie, kiedy dorwiecie sprzęt. Natomiast interesuje mnie, czy po dzisiejszym webinarze Blockly zostało okiem znany. No Jarek, 200% samozaparcia tutaj, tu mecz w tle. Trzeba przetestować. Słuchajcie, te webinary właśnie mają na celu naprawdę tak rozłożyć na części pierwsze te rzeczy związane z tymi poszczególnymi tematami, żeby jeszcze z większą energią w nowym roku wejść. A widzicie, śmignęło. Chcecie, żeby w nowym roku wejść naprawdę i podziałać. Zachęcam do tego, żebyście pogłówkowali z tymi aktywatorami, z tym, na co będą reagować roboty, bo tu już jest naprawdę pole do manewru niesamowite. Przeglądnijcie filmiki na inspiracjach, scenariusze, zbierzcie to sobie w jakimś folderze. Wydaje mi się, że no powiem tak, ja kiedy zaczynałam pracę z robotami, to też mi się wydawało, że pewne rzeczy tu są nie do przegryzienia, powiem szczerze. Tak z takim dystansem na początku, bo wydawało mi się, że to nie jest wcale takie proste. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy pozna się parę podstawowych funkcjonalności i przede wszystkim, kiedy człowiek to przetestuje, tak jak mówicie, to nabiera pewnej pewności i to wszystko idzie już z górki. I same pomysły się później pojawiają na to, jak to sobie zastosować i wykorzystać podczas zajęć. Tylko trzeba zechcieć się otworzyć na to, żeby w ogóle z tym popróbować i potestować. Wszystkie te narzędzia, materiały są dostępne w internecie. Trenerzy też będą Was na bieżąco informować o tym, co jeszcze się pojawia nowego w opcji, w pakiecie. Więc troszkę tego czasu przez wakacje jest, żeby tych inspiracji sobie pozbierać i potworzyć. Ja mam nadzieję, że się nie nudziliście i że wszystko było podane klarownie i w taki jasny sposób, że faktycznie wychodzicie ze sporą bazą informacji. Myślę, że to będzie taki czas już dla nas na zadawanie pytań, jakie będą. Jeśli ktoś z różnych przyczyn będzie uciekał, to przypominam, że kończy się wydarzenie w prawym górnym rogu. Na końcu pojawi się też taka ankieta z zapytaniem dla Was, jak Wam się podobało, co było dobre. Wpisujcie tam informacje, bo to jest też taka dla mnie informacja zwrotna jako dla trenera, nad czym jeszcze można popracować, co udoskonalić, co zrobić lepiej, gorzej, więc można nie tak na czacie, tylko kuluarowo o pewnych informacjach tam, tymi informacjami się tam podzielić. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję. Byliście bardzo aktywną grupą i bardzo miło mi się pracowało dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że pełni pomysłów już jesteście gdzieś tam w środku źliża roboty w szkole i będziecie je gdzieś tam za niedługo porywać. Zachęcam do udziału w kolejnych webinarach, do tego, żeby we wrześniu z taką dobrą, pozytywną energią wkroczyć do działania. Ja do godziny 21 jestem dla Was do dyspozycji na czacie, będę czytała wszystkie informacje, a kto z jakichś przyczyn niezależnych ucieka, to bardzo mu dziękuję i zachęcam do pozostawienia informacji zwrotnej.